Dzień dobry, dzień dobry. Nie jest to 38 odcinek przerwy na kawę, ale jest to odcinek po 38 kolejce Premier League. Wszystko już wiemy. Wiemy, kto jest mistrzem Anglii, wiemy, kto zagra w Lidze Mistrzów, wiemy. To spadnie z nie wszystkich rezultatów, jesteśmy zadowoleni, ale o tym za chwilę. Najpierw przedstawię moich zacnych gości, których znacie już doskonale, weterani tego kanału, weterani Angielskiej Ligi, Maciej Łaszkiewicz. Dzisiaj w koszulce akurat nie powiązaną za bardzo z Anglią, ale witaj. Dzień dobry, witam i wszystkim wszystkich kibiców Kolejarza bardzo serdecznie pozdrawiam, szczególnie tych, którzy wczoraj bawili się z Mistrzostwa Polski. <laughs> Razem ze mną. Pozdrawiamy ze mną także Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy nie uważają polskiej piłki nożnej za sport mocny statement na samym początku naszego programu którego prowadzący się absolutnie nie spodziewał ale szybko wybrnijmy z tego i powiem, że jeszcze witam was ja, Jonasz Zasowski na samym wstępie garść bezcennych informacji, których pominąć absolutnie nie można więc widzę jak chciałeś kliknąć w tajstampa, stampa ale nie rób tego absolutnie drogi widzu albowiem, przypominam skoro to ostatni odcinek to pobijmy rekord łapek w górę gdzieś tam kiedyś udało nam się ponad 300 zrobić, więc co wy na to, żeby ten rekord m, pobić, i na przykład 350, nie wiem choć się domyślam. Mam nadzieję, że tak będzie. Pokażcie, że można zostawić tą łapkę w górę. Zawsze wyświetlenie jest więcej niż łapek w górę, a dzisiaj zróbmy tak, żeby było inaczej. No i pamiętajcie też, że jeśli interesuje Was Angielska Liga, to możecie zasubskrybować kanał. Ważna informacja jest taka, że mimo tego, że przerwa na kawę kończy swój trzeci sezon, to odcinki cały czas pojawiać się będą w poniedziałek o 9.15, a także szykujemy dla Was drobne podsumowania tego sezonu w różnych formach, dlatego subskrybujcie koniecznie ten kanał, żeby być na bieżąco. Co? Maciej pokazuje wlepkę. Więcej o takich wlepkach możecie przeczytać na naszym Patronajcie. A właśnie, skoro to ostatni odcinek, i skoro pojawił się temat Patronajta, to uwaga, uwaga: dzisiaj jest poniedziałek i wszystkie osoby które zostaną naszymi patronami właśnie dzisiaj spośród tych osób to oprócz oczywiście tych nagród które będą miały za to że zostaną naszymi patronami rozlosujemy spośród tych wszystkich osób które w poniedziałek zostaną patronami bluzę taką jaką ma właśnie Krzysztof na sobie możecie sobie zobaczyć teraz jeśli ktoś słucha nas na Spotify to może sobie wejść na chwilę na YouTube i zobaczyć jaką piękną bluzę z lwem ma Krzysztof Bielecki gratka dla prawdziwych fanów Premier League także jeśli się zainteresowani, to możecie sobie wziąć udział w takiej um, zabawie. Jedna bluza będzie, oczywiście wybierzemy spośród tych patronów, którzy zdecydują się w poniedziałek nas wesprzeć. Koniec y, informacji. Teraz już możecie sobie time stampować, choć oczywiście zachęcamy, żebyście wysłuchali całego y, odcinka, bo będzie o czym y, rozmawiać. Chciałoby się powiedzieć, że dawno nie mieliśmy tak emocjonującej um, ostatniej kolejki Premier League, ale to nieprawda, bo przecież Liga Angielska zaskakuje nas właściwie um, co roku, i bywały już takie momenty, w których do ostatniej kolejki emocjonowaliśmy się, kto zostanie ostatecznie mistrzem Anglii. Zaczynamy sobie od prawdziwego roller coasteru. Od meczu Manchester City kontra Aston Villa. Historia naprawdę niesamowita, godna nawet tego Aguero, którego pamiętamy sprzed z, z chyba już bodaj 10 lat, albo nawet 11. Cóż, Maticasz to był piłkarz, reprezentant polski, który zdobył pierwszą bramkę, który podniósł wszystkich kibiców Liverpoolu z kanap, później dołożył niebyle kto, bowiem Kutinio i w 70 minucie wydawało się, że może być różnie, bo na tamten moment Liverpool remisował z Wolverhampton, więc jeszcze, jeszcze nie było tutaj na szale Liverpoolu ta korzyść przechylona, ale no już było blisko i kibice City nie wierzyli, że uda im się tutaj wygrać i tylko trzymali kciuki za Wolverhampton, no ale w ten pojawił się on. Ilkay Gindogan, piłkarz, który już nie raz pokazał, jak ważną postacią jest dla Manchesteru City, później Rodri, później znowu Gindogan i w 5 minut piłkarze Pepa Guardioli um, całkowicie zmienili przebieg tego meczu. <laughs> Pośmiać się można, że Guardiola zadzwonił do Ancelottiego i spytał się, jak to tam w tym Realu robiliście, powiedzcie, dajcie jakieś tutaj wskazówki, dajcie, jakieś, um, dajcie jakąś pomocną dłoń, co mamy robić, no i zrobili. I 3-2 dla Aston Villa wtedy dla Manchesteru City, oczywiście. Wtedy już nie patrzyli na to, jaki wynik jest w meczu Liverpool Wolverhampton. Mecz chyba godny, mistrza Anglii. zgodzicie się godny tej dramaturgii, godny tej historii. I powiedzcie mi, panowie, czy wy w tej 70 minucie już też mieliście takie. No. Wolverhampton, Liverpool, tylko na tamten, na tamten mecz teraz spoglądaliście, bo nie wierzyliście, że tutaj piłkarze Pepa Guardioli zdołają odwrócić losy tego spotkania, czy jednak byliście spokojni o, o Manchester City o wynik tego meczu? No ja nawet w przerwie pisałem na Twitterze, że Manchester City jest tak bezradny w tej pierwszej połowie, że tutaj trzeba liczyć na Wolverhampton, bo z ich strony nie możemy spodziewać się w tym meczu niczego dobrego, żeby to nie zabrzmiało źle. City miało ten mecz całkowicie pod kontrolą, ale jak już widzieliśmy kilkukrotnie podczas meczów The Citizens w tym sezonie, chociażby w meczu z West Hamem przed tygodniem, że taka pełna kontrola nie zawsze wystarczy do tego, żeby strzelać bramki, bo wtedy też City kontrolowało, a West Ham strzelał oczywiście do czasu i tak samo było tutaj z Aston Villa Mówisz o telefonie do Ancelottiego, a mi wydawało się, że Pep Guardiola uciekł się do nieco innego rozwiązania. Po prostu pokazał Stevenowi Gerrardowi Puchar Premier League i ten od razu złożył broń po tej, po tej zagrywce ze, ze strony Pepa Guardioli. No bo faktycznie ta druga połowa wyglądała dużo lepiej i zmiany, które przeprowadził Pep Guardiola, to jest naprawdę majstersztyk. Można było łapać się za głowę w trakcie tej drugiej połowy, dlaczego nie podrywa z ławki Jacka Grelisza. On oczywiście poderwał się z ławki, ruszył na rozgrzewkę, ale ostatecznie nie wszedł na boisko. Wydawało się, że to będzie... Taka oczywista zmiana, no bo przecież facet, który przed tygodniem zdobył bramkę, a teraz gra, grałby przeciwko swojej byłej drużynie, więc oczywiste nawiązanie. No a tutaj Zinchenko, oprócz tego oczywiście Ilkay Gendogan i Rachim Sterling, no i te zmiany odwróciły całkowicie przebieg tego meczu. Gendogan, ta jego rola w tym sezonie, trochę zmarginalizowana, ale on tylko pokazał, jak wielokrotnie w zeszłym sezonie chociażby przechylał szale zwycięstwa w meczach Manchesteru City na, na ich Korzyść. No i to były no, genialne zmiany ze strony Papa Guardioli. Pewnie gdyby, gdyby tych, bram, nie, tych bramek nie było, to wieszalibyśmy na nim psy, że nie wpuścił właśnie Jacka Grilisha. No ale w 100% Hiszpan obronił się tymi swoimi ruchami. No tak, ja może zacznę od odpowiedzi na Twoje pytanie, Jonasz. Czy <ścoughs> uwierzyłem w to, że być może Manchester City. Straci to mistrzostwo i że coś się musi dziać jeszcze w meczu Liverpoolu z Wolverhampton, być może na korzyść Liverpoolu, żeby, żeby mistrzostwo to jeszcze zdobyć. U, tak, był taki moment, był taki moment rzeczywiście, bo rzeczywiście ta pierwsza połowa była bardzo słaba w wykonaniu Manchesteru City. Tam był oddany tylko jeden celny strzał. I tak naprawdę, mimo tego, że Aston Villa wyszła na ten mecz Robinem Olsenem na bramce, co było naprawdę ogromnym zaskoczeniem, że tak naprawdę, nie wiem, wielu kibiców myślę, że złapało się z do głowy i pomyślało, że Steven Gerrard wcale nie chce, żeby Liverpool wygrał to mistrzostwo, skoro wystawia taki skład, a przy wszystkim właśnie takiego bramkarza i daje też Emiliano Martinezowi odpocząć, ale rzeczywiście Aston Villa wyszła na ten mecz naprawdę bardzo dobrze zorganizowana i nawet mimo tego, że Robin Olsen gdzieś tam stał z tyłu, no to radzili sobie po prostu bardzo dobrze. Myślę, że też motywowanie drużyny, która gra z Manchester City w ostatniej kolejce nie jest trudne, tak, no bo drużyny, które stoją gdzieś na drodze potencjalnym mistrzom, przechodzą mimo wszystko do historii. Wszyscy pamiętamy, jak Liverpool nie poradził sobie z Crystal Palace tych kilka lat temu i był ten słynny Crystal Istanbul, gdy, gdy to ich prowadzenie się bardzo szybko w końcowej fazie meczu, no po prostu zostało roztrwonione i w tym przypadku też myślę, że Aston Villa miała gdzieś w głowie, że może przyjść do historii, jeżeli powstrzyma Manchester City i to było widać na boisku, że oni chcą to zrobić, więc naprawdę ogromne Ogromna tutaj zasługa Stevena Gerrarda i naprawdę ogromny szacun dla tej drużyny, że ona powalczyła, bo gdzieś tam podskórnie czułem, że rzeczywiście do Vinylance mogą pierwszy strzelić gola, ale dwa gole to było dla mnie naprawdę ogromne zaskoczenie, i myślałem, że Manchester City nie wstanie już, tak? I że najśmieszniejszy taki rezultat będzie, gdy Manchester City rzeczywiście przegra to spotkanie, a Liverpool na przykład by nie wygrał z Wolverhampton. I, i też śmialiśmy się z, z ludźmi, które oglądają tę ostatnią kolejkę w multilidze, że to byłby w sumie najśmieszniejszy i najfajniejszy taki scenariusz, który na pewno byśmy zapamiętali do. Końca naszych dni, bo, bo coś takiego w tak kuryzalny sposób na pewno by gdzieś tam zostało w pamięci. No ale jednak i Manchester City, i Liverpool okazały się na tyle dobrymi drużynami, na tyle klasowymi. Przede wszystkim ten Manchester City na tyle wyrachowaną i taką, no, no widać, że to jest mistrz, tak. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Znaczy, można się trochę przyczepić do obrony, szczególnie w tym meczu, bo no, żegna się z Manchester City Fernandinho. Można go generalnie chwalić za tę jego kadencję w tym klubie. Natomiast w tym konkretnym meczu Fernandinho, moim zdaniem, zagrał naprawdę bardzo słabo bo i też ta, ta zmiana, czyli zdjęcie go z boiska było jak najbardziej uzasadnione. No ale też inny piłkarz się żegnał z Manchesterem City, czyli Irkangin Dogan, ale on z kolei no, zagrał absolutnie kapitalne spotkanie. No, ja w ogóle puściłem taki kupon, który zakładał właśnie porażkę Manchesteru City z Aston Villą i remis z Liverpoolu z Wolverhampton. No, do przerwy wchodziły, niestety, niestety na koniec się nie udało. No, ale stety, bo mieliśmy kapitalne, kapitalne obrazki na, na, na Etihad. Swoją drogą, tak teraz powiedzieć o tym odchodzącym Fernandinie, no to kończy się pewna epoka w Manchesterze City, bo jakiś czas temu pożegnaliśmy Vincenta Kompanego, mm -hmm. Davida Silwe, ostatnio Kuna Aguero, no i teraz Fernandino jest z tej takiej e, paki, która wygrywała te wszystkie wszystkie trofea no to nie wiem czy najbardziej wyczerpionym nie będzie już Kyle Walker i chyba Kevin De Bruyne będą A, tak, najbardziej, jeszcze, na, na, najbardziej, najbardziej doświadczonymi z tej, z, tej całej, z tej całej grupy. Wiadomo, jest Rachim Rachim Sterling, oni też już kupę lat tam, tam spędzili, ale gdzieś tam ta cała, ten cały trzon Manchesteru City już powoli się, powoli się wykruszył i to tylko pokazuje, jak wielką robotę robi Pep Guardiola, że cały czas uzupełnia te kadry mądrymi nazwiskami. Wiadomo, że wydaje na to kupę milionów funtów i, i to jest oczywiście pewien zarzut, który zawsze gdzieś tam Hiszpanowi będzie wyciągany, ale pozostawanie przez tyle lat na szczycie i wygrywanie tej Premier League dosłownie seryjnie, no bo to już jest seryjne wygrywanie Mistrzostwa Anglii, e, to jest naprawdę domien, domena największych, e, największych trenerów, e, no i w zasadzie chyba tylko Serie Alexa Fergusona można porównać w tej chwili do Pepa Guardioli, jeżeli chodzi o Premier League. Ja też dodałbym, bo um, trochę o, o tym nie było, ale to ostatnie podanie Kevina De Bruyne, znaczy ostatnie to przy golu na 3 do 2, to jest coś po prostu niesamowitego. Jak on tam znalazł Gindogana, jak idealnie posłał piłkę pomiędzy obrońcami, a, um, a pomiędzy Bramkarzem, że ten w ogóle nie mógł zareagować. To jest coś wspaniałego, moim zdaniem, właśnie obrazek tego, m, tego fantastycznego spotkania. Wiem, że Krzysztof też dodać coś chce jeszcze na koniec o tym meczu, bo za chwilkę przechodzimy też do, do tak naprawdę największych przegranych, chociaż w obliczu tego, jak ten sezon wyglądał, to też myślę, że są w a i też podzielili się trochę pucharami Manchester City i Liverpool w tym sezonie, więc myślę, że nie ma tutaj nic straconego. Nie, no bo zachwycałeś się podaniem Kevina De Bruyne, a ja <sum> byłem zachwycony bramką Rodriego. przecież to jak, on, mm. to jak on uderzył, na jakim spokoju i z jaką, z jaką precyzją to jego uderzenie. Myślę, że to jest taki cichy bohater tego sezonu w Manchester City. Wiadomo, że Kevin De Bruyne Brójny jest tym, który, który zgarnie największe laury, ale Rodri strzelił tyle kluczowych bramek i w tylu spotkaniach był naprawdę jedną z najważniejszych postaci, że, że trzeba mu to oddać. No, jeden z lepszych defensywnych pomocników w lidze, o ile nie najlepszy w tym sezonie. No, Rodry jest takim na trochę. Uh -huh. A, tak, tak. Ja chciałem proszę. tylko dodać, że Rodry jest takim właśnie fajnym symbolem trochę tej przemiany Manchester City, <coughs> że odchodzi Fernandinho, no ale już udało się gdzieś tam zbudować tego Rodriego na jego miejsce i to jest naprawdę piłkarz, który no, oczywiście nie jest zawodnik sezonu w Manchesterze City. No bo myślę, że tutaj byśmy raczej wybierali pomiędzy Kevinem De Bruyne a Joao Cancelo. Natomiast top 3, tutaj już bym się zastanowił i chyba bym wskazał Rodrigo, właśnie jako takiego trzeciego. No Bernardo Silva też miał świetny początek tego sezonu, kapitalną jesień. Ko Kolektyw, nie, to nie jest tak, tak że tam, tak. tam znajdziemy jakichś wy, wyróżniających się aż tak bardzo zawodników, tam każdego można by było bardzo mocno wyróżnić, ale no jednak te, te kilka nazwisk się gdzieś wybija ponad to wszystko. No tak, bo też i można Jezusa tutaj jakoś wyróżnić, też jak się rozwinął Filfoden, <laughs> więc na no, tych kilku rzeczywiście można wymienić. Riadmar jest też, też fajny sezon generalnie, nie? Więc naprawdę, tak. naprawdę tam, sumie, cała jeszcze... całka 11. Tak. W sumie bardzo mało się mówi o Sterlingu i też, że Sterling ma gra słaby sezon. On też nasiekał trochę tych brawek w tym sezonie w ogóle. Tak, tak, Jednym tak, z najbardziej z naj, z najskuteczniejszych piłkarzy wśród The Citizens, więc no rzeczywiście na no, mistrz pełną parą, jakby tu nic więcej chyba nie więcej, tylko, chyba 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 chyba. To trzeba dodawać. Chyba tylko Jack Grelish nie spełnił tych oczekiwań, ale to też e, nie ma co się specjalnie dziwić, bo tam ciężar, ciężar tych oczekiwań był naprawdę ogromny. Ja myślę, że w przyszłym sezonie zobaczymy takiego Jacka Grelisha, na jakiego liczyliśmy. Gabriel Jesus to faktycznie bardzo, bardzo fajny gość. Mam nadzieję, że będzie jeszcze świętował różne sukcesy. Um, może koniecznie w błękitnej koszulce zobaczymy. Panowie, na sam koniec jeszcze mieliśmy okazję oglądać tak zwane Pitch Invasion, czyli wbiegnięcie kibiców na boisko. No i powiedzcie mi, bo ostatnio mieliśmy dosyć sporo, sporo takich obrazków, w, na przykład w playoffach do Premier League mieliśmy takie obrazki, mieliśmy ostatnio na Goodison Park, kiedy kibice Evertonu wbiegli, no i pojawia się nam coraz więcej takich dosyć nieprzyjemnych obrazków, bo to Ato Patrick Vieira zaczepiany, on się tam odwrócił. Sprzedał kopa temu kibicowi w ogóle. Także, no, żeby zaczepiać w jej to naprawdę też trzeba mieć niewiele w tej, w tej głowie. Billy Sharp dostał z główki od jednego z kibiców wtedy na boisku. Um, akurat na tym, na Etihad Stadium nie widzieliśmy jakichś takich um, bardzo drastycznych obrazków, ale na przykład ten obrazek, kiedy Kevin de Bruyne był przez stewardów transportowany do bezpiecznego miejsca, to wyglądało naprawdę. Um, Denery Targaryen w Grze o Tron kiedyś miała taki moment, po prostu ona sama dookoła, tylko, tylko ludzie nie było widać, wręcz boiska. Powiedzcie, co myślicie o, o, tym, o tej inwazji kibiców na boiska, bo z jednej strony jest to świetny obrazek, eskalacja emocji i i takie no, piękne historyczne chwile, z drugiej strony, no, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, tak? Patrząc na tą sytuację, chociażby Bilego Szarpa, czy to pro prowokowanie Patryka Wiery, myślicie, że powinni jednak tego zakazać i tutaj zaostrzyć jakieś, chociażby kary za, za wbieganie na to boisko, czy po prostu zaostrzyć jakieś tam bezpieczeństwo i czuwać, żeby czuwało nad tym więcej ludzi, na przykład, czy jednak jesteście po tej drugiej stronie mówiącą, że, no, że, że tych emocji nie można dusić? Znaczy no, emocji na pewno nie można dusić i to jest fajna zawsze było fajną rzeczą oglądać te, te, te inwazje kibiców na boisko, ale no, nigdy nie słyszało się o tak jak na piłkarze, a tutaj niestety w tym meczu Manchesteru City z Aston Villą e, też mieliśmy przypadek, o którym grzmiał Steven Gerrard, że Robin Olsen został zaatakowany przez, okay, przez kibiców Manchesteru City e, i Gerrard domagał się wyjaśnień ze strony Manchesteru City, ze strony też Pepa Guardioli na, na, na ten temat, e, no i zdecydowanie te wszystkie sytuacje, o których powiedziałeś, też Oli McBernie miał sytuację, kiedy nogą w ortezie kopał kibica leżącego, leżącego na murawie. No to jest, nigdy się no nie zmienił McBernie, naprawdę nigdy wiecie, się nie zmieni. To, to, to nie jest coś, za co możemy pochwalić Olego McBerniego, ale czy to w tej sytuacji właśnie McBerniego, czy to w sytuacji Patryka Vieira jest jeden wspólny mianownik, że to kibiców, a nie tych właśnie piłkarzy, czy też trenerów, nie powinno być w tym czasie na boisku, więc no moim zdaniem zdecydowanie tutaj trzeba zaostrzyć kary, bo to nie prowadzi do niczego dobrego i to prędzej czy później doprowadzi do jakiejś Tragedii, no, no niestety, mieliśmy wiele różnych sytuacji w ostatnich latach z kibicami dużym przeciwnych, zawodnikami i tak dalej. Chociażby ten pamiętny atak na Jacka Grealisha w trakcie derbów Birmingham, kiedy, kiedy został zaatakowany przez kibica. No nie zawsze gdzieś tam, gdzieś tam w takich sytuacjach mam w głowie, że co gdyby taki kibic miał, nie wiem, nóż w ręce. Wiadomo, że, że na stadion wnieść coś takiego nie jest, nie jest łatwo, ale pewnie się da, więc no, na pewno trzeba zaostrzyć, tego, te, te, za, zaostrzyć przepisy w tym przypadku i no, myślę, że gdzieś było takie ciche przyzwolenie na te na te pitch invasion i żadne konsekwencje wobec tych kibiców nie były wyciągane. Czy, te, czy też przez to, że było ich tak dużo i ciężko byłoby te, te konsekwencje wyciągnąć, bo tutaj chyba tylko odpowiedzialność zbiorowa byłaby dobrą karą. E, aczkolwiek na pewno trzeba, e, trzeba coś z tym zrobić. E, wiemy chociażby, że w przypadku Evertonu były takie zastrzeżenia ze strony Leeds, United i Burnley, e, żeby być może ukarać walkowerem Everton za to, że nie, nie, nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa na, 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 na stadionie. E, to chodzi o ten mecz ze środka tygodnia Evertonu. Więc no tak, reasumując, po prostu trzeba, trzeba zaostrzyć przepisy, żeby do takich sytuacji niestety nie dochodziło w przyszłości. No w tym meczu Evertonu z Crystal Palace to kibice wybiegali nawet jeszcze w trakcie meczu po, po bramce dokładne, na 3-2, jeżeli dobrze pamiętam, więc to już totalny absurd. Jak generalnie się z tobą jak najbardziej, Krzysiek, zgadzam, bo z jednej strony to jest takie fajne są te obrazki, gdzie kibice rzeczywiście wybiegają tak. na to boisko, gdy się cieszą z piłkarzami i tak dalej, no ale gdy to wszystko jest nasiągnięte takimi pozytywnymi emocjami. A tutaj jednak mam wrażenie, że, że każdy zespół chce, kibice każdego zespołu gdzieś tam po prostu chcą do końca tego sezonu wbiec sobie na to boisko, trochę poświętować, ale też trochę dopiec rywalom i to jest takie rzeczywiście bardzo słabe, bo oczywiście nie mówię o ogóle, bo to jest tak, że może być 20 tysięcy pił... kibiców, e, tam 2 tysiące z nich, czy tam 5 tysięcy z nich wbiega na to boisko, tak, a znajdzie się trzech jakichś głupków, którzy po prostu zrobią coś, coś bardzo kiepskiego i zaatakują właśnie jednego z piłkarzy, czy będą tam prowokować i to się skończy źle i, i wtedy po prostu cały klub jakby no, traci na tym, tak, obrywa na tym, więc, więc tutaj jakby też warto nie generalizować, ale z drugiej strony no po prostu Jakoś spróbować to ukrócić albo sprawić, że na przykład ci kibice mogą wbiec, ale później, bo no też fajnie by było po prostu dać tym piłkarzom na przykład sobie podziękować po meczu, tak? No Bo w takiej sytuacji po prostu Manchester City kończy spotkanie z Aston Villą, tak? No i piłkarze Aston za bardzo nie mogą podziękować czy też pogratulować piłkarzom Manchester City tego, tego zwycięstwa i tytułu, bo od razu już kibice wbiegają i tutaj muszą. No, no właśnie, no. właśnie w, meczu, w meczu Luton w playoffach była taka sytuacja, że piłkarze Luton tam chcieli podziękować swoim kibicom, no nie zawsze porażka w półfinale play-offów jest dla kogoś słabym, słabym osiągnięciem, dla Luton tam to było osiągnięcie ponad stan i chcieli podziękować swoim kibicom za doping, za, za obecność na tym meczu, no i przez kibiców rywali nie byli w stanie tego zrobić, nie? No tak, więc te kary tutaj powinny być, powinny, powinny się po prostu pojawić, tak, powinny być ostre, powinno po prostu się kibicem przypomnieć, że nie wolno wbiegać po prostu na, na Murawę studiodną i tyle, bo też tę Murawę można jakoś tam, nie wiem czy można, czy nie, ją jakoś uszkodzić, no ale mimo wszystko to po jest miejsce gdzie się i tak gra w piłkę i tyle. Po sezonie to i tak ta Murawa chyba nadaje się na, na śmietnik, ale... No pewnie no tak, no tak, pewnie ja, tak, jasne. ale jednak to jest miejsce, gdzie się no, gra w piłkę. No, no, no. Największym absurdem to naprawdę było to wbiegnięcie kibiców Evertonu w 85. Minucie. Mecz się jeszcze nie skończył, oni wbiegają. Mogło się to skończyć różnie, szczerze mówiąc. Mógł być nawet walkover dla, dla tego zespołu, gdyby na przykład w tej radości nie opamiętali się i nie wrócili na swoje miejsca. Trwałoby to na przykład dłużej. Dobra, dosyć o tym. Przechodzimy dalej. Drugi mecz, który mamy do skomentowania, to Liverpool-Wolverhampton. No trzeba powiedzieć głośno, że jest to wielki sezon Jurgena Klopa, bo 92 punkty w większości sezonów zdecydowanie dawałoby mistrzostwo. Pech jest taki, że w Lidze gra także Manchester City i Liverpool. Na ostatnie 5 sezonów tylko raz udało im się wygrać z Pepem Guardiolą i jego zespołem tutaj w tej rywalizacji o mistrza Anglii. Zawsze gdzieś ten mały ułamek za The Citizens są piłkarze a Pokazali na koniec tego sezonu naprawdę olbrzymi charakter. Nawet w tym meczu, kiedy no nie szło. Mogło być z tym Wolverhampton naprawdę w drugą stronę. Wolves miało swoje okazje. Mogło strzelić na przykład więcej bramek chociażby, ale Liverpool pokazał, że w tej końcówce wygrywa. Gole strzelali Mohamed Salach Robertson, a zaczął strzelanie stadium a mecz się zaczął no, tragicznie dla Liverpoolu, bo gola zdobył na samym początku netto już od trzeciej minuty, to Liverpool musiał gonić wynik. Ja myślę, że no, wiedzieliśmy, że to się jednak nie skończy tak łatwo, że tutaj Wolverhampton um, wygra to spotkanie, bo strzelił gola w trzeciej minucie. No to znamy wiele takich przypadków, w których jednak tak się nie, 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 nie działo. Ja no, mogę tylko chwalić Liverpool, bo to i tak jest znakomity. Sezon. Grają w finale Ligi Mistrzów. Wygrali Puchar Ligi, wygrali. Um... FA Cup, czyli najstarsze rozgrywki w Anglii, których rekordzistą w zwycięstwach jest Arsenal. Cały czas warto o tym przypominać jako ciekawostkę. Ale wróćmy do tematu. Nie rozumiem Waszych dni, to była bardzo ciekawa ciekawostka. Wracamy do tematu. Wielki Liverpool, ale często w tej lidze brakuje im tego łamka. Przegrać mistrzostwo o punkt, już bodaj drugi raz to musi boleć, bo wiesz, że jesteś wielki, ale ktoś jeszcze ten. Paznokieć nad tobą dosłownie jest. Jak wy z perspektywy czasu, oczywiście na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, ale jak wy z perspektywy czasu patrzycie na ten sezon Liverpoolu, jakbyście się czuli, powiedzcie. Wiem, że nie kibicujecie Liverpoolowi, ale dla kibiców Liverpoolu to musi być jednak duży ból, duży cios, i te dwa puchary, może nawet trzeci, który, który gdzieś tam widnieje nam na, na horyzoncie ten finał z Realem Madryt, to. To zawsze będzie gdzieś z tyłu, że no nie udało się tego mistrzostwa, niestety, zdobyć. Choć tylko dwie porażki Liverpool zanotował. Najmniej w lidze Manchester City przegrywał trzy razy, o jedna porażka więcej niż Liverpool. No tak, myślę, że kibice Liverpoolu akurat podchodzą do tego meczu tak typowo przed tą ostatnią kolejką. Raczej nie spodziewali się to jakichś wielkich rzeczy. Myślę, że okej, okay, wierzyli, mieli nadzieję na to, że coś się może wydarzyć w tej ostatniej kolejce i myślę, że przystępowali do tej kolejki na takiej zasadzie, że wszystko to co się wydarzy na korzyść Liverpoolu to będzie takim po prostu miłym dodatkiem i taką miłą niespodzianką. Natomiast to co się działo w trakcie tych spotkań, no to już mogło rzeczywiście trochę sprawić, że Liverpool, że kibice Liverpoolu kończą tę ostatnią kolejkę zawiedzeni bo jednak patrząc na to, jak Manchester City był słaby w trakcie, do pewnego momentu w swoim meczu z Aston Villą, Liverpool też był trochę słaby, można o tym powiedzieć, ale yy, gdzieś tam rzeczywiście była jednak szansa na to mistrzostwo i myślę, że gdzieś tam to rzeczywiście dotarło do ich głów, dotarło do też być może piłkarzy, więc gdzieś tam to, Rozczarowanie takie może z tego sezonu rzeczywiście wynikać. Przede wszystkim z tej ostatniej kolejki, gdzie dużo rzeczy się działo i gdzie naprawdę sporo było jeszcze okazji do tego, żeby ewentualnie to mistrzostwo Manchesterowi City wydrzeć. Natomiast w perspektywie całego sezonu, no, Liverpool był i tak naprawdę znakomity. No Był świetny w tym roku kalendarzowym. Powtórzę to, bo już mówiłem to parę podcastów temu. Oni nie przegrali meczu. Od początku tego roku nie przegrali meczu. Ich ostatnia porażka to jest końcówka poprzedniego roku i zdaje się porażka z Leicester, jeżeli dobrze pamiętam. Więc wcześniej jeszcze przykali z West Hamem, to są te dwie ich porażki w tym sezonie ligowym. Więc na Liverpool zagrał prawie, prawie że idealny sezon, no tylko rzeczywiście był jeszcze ten Manchester, Manchester City. No w tym konkretnym spotkaniu tak naprawdę też im troszeczkę tutaj nie szło. Widać było troszeczkę brak Virginia Van no bo ten pierwszy gol, który stracili strzelony przez Pedro Neto, no to tam błąd generalnie defensywy. Brakowało tego Van tam takiego generała w obronie, który trzymałby jakoś tę linię defensywną i przejąłby się po prostu tym, że Rauch Chyba nas ucieka z piłką i może do niego trafić, a potem może podać do Pedro Neto, więc Ibrahima Konatę myślę, że nie wszedł po prostu w butrza Wantajka. Co innego, że Matip, który zagrał naprawdę znakomity sezon i wydaje mi się, że to jest jeden z piłkarzy niedocenianych w tym sezonie, i takich, o których na pewno warto coś powiedzieć i jakoś go wyróżnić. Bo no, widać przede wszystkim, że to jest piłkarz, który po pierwsze dopisywał mu w tym sezonie zdrowia Po drugie, że nie dał się wygryć temu temu Ibrahimowi Konate, który przecież przychodził za całką sporą. Całkiem sporą gotówkę do, do Liverpoolu. Więc mogliby, mogliśmy się spodziewać jednak, że Maty gdzieś tam zostanie odstawiony, albo nie wiem, do kontuzji, kochate wskoczy do składu i potem Matic już do tego pierwszego składu nie wróci. A mimo to jest to piłkarz, który jednak od początku do końca był bardzo ważnym piłkarzem w Premier League, no bo w lidze mistrzów grał trochę mniej. Tam jednak Jurgen Klopp dawał trochę więcej szans, właśnie Ibrahimie Konate. No ale tak czy siak, no, Liverpool, no kurczę, no co ja mogę więcej powiedzieć? Naprawdę zagrali znakomity sezon. Ta końcówka sezonu naprawdę niesamowita. Już w styczniu myślę, że wielu ludzi skreśliło Liverpool. Skreśliło w ogóle wszystkie różne premiery i powiedziało, Manchester City będzie mistrzem. No i generalnie mieli rację, ale myślę, że nie spodziewali się tego, że Liverpool do końca będzie gonił i że jednak no, będzie taki moment w tej ostatniej kolejce, w której pomyślimy sobie, że Kurczę, chyba jednak Derec zdobędą tytuł, a jednak okazało się, że tego nie zrobili. No ale tak czy siak, no po prostu wielkie brawa dla Derec, że go że, że gonili i byli naprawdę bardzo, bardzo blisko. No my sami chyba skreśliliśmy Liverpool, nie wiem, ze cztery razy w trakcie naszych podcastów i ze Od cztery pewnego razy ogłoszaliśmy... momentu, gdzieś tam od lutego, gdy widziałem, że Liverpool trochę wstaje, to zmieniłem taką trochę, no zmieniłem trochę no tak, ale, tak, ale do tego czasu w tytule, i... ze, w tytule ze dwa razy było już, że wyścig tytułu jest zakończony no. i że Manchester City mistrzem Anglii, więc no, jesteśmy najlepszym przykładem na to, że ten dystans między Liverpoolem a Manchester, Manchesterem City w pewnym momencie był już zbyt duży, no a jednak okazało się, że Jürgen Klopp i Derek potrafili ten dystans zmniejszyć i na ostatniej kolejce przegrać ten tytuł w zasadzie o jeden punkt, a mogły to być nawet bramki, jeżeli te wyniki inaczej by się poukładały. No bo Manchester City męczył się za Aston Villą, ale trzeba też powiedzieć, że Liverpool strasznie męczył się z Wolverhampton i w drugiej połowie były tak na dobrą sprawę dwie jeszcze sytuacje, w której niemalże identycznie piłkarze Wolves wychodzili trzema zawodnikami na dwóch rywali i raz już w tej chwili nie do końca wiem kto, ale tam piłka. Była gdzieś tam z 20 cm za daleko, żeby wbić ją znowu do pustej bramki. I to wszystko było przy wyniku 1 do 1, także to też mogło się, mogło się potoczyć inaczej. No, Liverpool oczywiście przeważał i to, że oni strzelą w końcu bramkę było, do, było jak najbardziej do przewidzenia. No, okoliczności były oczywiście dramatyczne. No, wejście sporo, sporo, sporo dało ożywienia w przychodzie to też trzeba, trzeba wspomnieć, że mimo tego, że Salah zaliczył no, kiepski ten drugi, kiepską tą drugą część sezonu, to zgarnął nie tylko złotego buta na, na spółę z Sonem, bo zdobyli taką samą ilość bramek, ale też nagrodę dla najlepszego playmakera w tym sezonie, czyli za najwięcej asyst w w tym sezonie Premier League. Także kolejne kapitalne liczby i kolejne indywidualne wyróżnienia dla Egipcjanina. No, powiedziałbym, że szkoda mi Liverpoolu, ale wszyscy wiecie, że byłoby to kłamstwo. Aczkolwiek, aczkolwiek no, drużyna jest, jest niesamowita i wynik w tym sezonie robi naprawdę ogromne wrażenie. No i mogą to jeszcze sfinalizować triumfem Lidze Mistrzów oczywiście. No ale nie byłbym sobą, gdybym na koniec nie dodał, że The Treble w Anglii, The Treble w Premier League to domena tylko jednej drużyny i tylko Manchester United może poszczycić się takim sukcesem. No tak, Krzysiek tutaj mówi coś o The Treble, Janusz mówi coś o tym, że Arsenal wygrywał FLK wielokrotnie, że najczęściej widzę, a coś ja, ja, propo, a, ja się niczym nie poszwalam. Coś a ja propos to nie no, Adebayo Akinfenua zakończył karierę, wygrał ze Swansea Puchar Ligi bodajże, nie, nie Puchar Ligi. Jakiś tam puchar. A, awansował ze Swansea Nasze serca wygrało. Nie, ale e, oni chyba te J-Paint Trophy to się nazywało. Ten, ten puchar niższych lig angielskich wygrał z Swansea, tak mi się wydaje. Nie e, kojarzę tego epizodu, szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy to prawda. Teraz, 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 teraz to się nazywa EFL Trophy. Ten, ten tak, puchy. tak, ja znam to, ale n, szczerze nie pamiętam, żeby Swansea wygrała to trofeum. Nie to. Jeżeli wygrała, a ja tego nie, nie znam, to, 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 to tak. To, to będzie kompromitacja. Tu, 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 to było, to, było 20, to było 20 lat temu. Ja już to szybko zweryfikuję, a wiecie dalej. Dobra. Zaraz przerwę wam w kolejnym wątku. Ja w tym czasie mogę tylko powiedzieć, że Liverpoolowi na pocieszenie oczywiście życzymy triumfu w Lidze Mistrzów. Pokażcie na co was stać. No a tak, z obiektywnego punktu widzenia, to naprawdę no wspaniale się ogląda tą rywalizację zawsze. Jedni będą nieszczęśliwi, ale jedni naprawdę, ale zarówno jedni, jak i drudzy mogą być dumni z tego, jakie mają ekipy. Krzysiu, sprawdziłeś już? Tak, Football League Trophy w sezonie 2005-2006 Adebayo Adebay Akinfenua razem ze Swansea City. No dobra, miałem Maćku, 7 lat. Miałem prawo wyprzeć, wyprzeć to z pamięci, tak. Ale to jest niezdarzające się trofeum, więc tak. No. Dobra, panowie. Teraz ale, uśmiech ale szybko. Nie jedyne, to... wca, wcale no nie jedyne, ale Puchar Ligi, puchar puchar ligi puchar to, no to ten mecz tak już więc... oglądałem, ten mecz bardzo dobrze pamiętam, 5-0 z Bradford, no i miałem się czym pochwalić, niesamowite to jest naprawdę. No więc właśnie, nawet przy takim wątku my możemy pochwalić się kilkoma tymi y, Pucharami, szkoda tylko, że rozmawiamy o nich w czasie przeszłym, także y, na pocieszenie wszystkich kibiców drużyn, którym także kibicujemy my. Jeszcze może zejdzie słońce kiedyś... Y, nad nasze skromne kibicowskie głowy. Dobrze, panowie, teraz uśmiech szybko zejdzie wam z naszych zacnych twarzy, albowiem otwieramy ostatni na przestrzeni na pewno następnego sezonu kącik. Burnley. <laughs> Drużyna była ta z nami przez trzy ostatnie sezony. Żyliśmy życiem zastępczym, komentując ich mecze. No, na pewno bliżej nam było do tej ekipy, kiedy trenerem jeszcze był Sządajsz, i to w ogóle była niesamowita historia. Zawsze uśmiech na twarzy wprowadzał do nas kącik Benley. Ostatni bastion tej prawdziwej angielskiej piłki był z nami na długo. Nawet kiedy przejął Mike Jackson, to oczywiście życzyliśmy im jak najlepiej. Kącik Benley miał trwać przez lata. Niestety. Ostatnia kolejka mocno zweryfikowała Burnley. Nie udało się wygrać z Newcastle na Terfmur. Kalu Wilson to był piłkarz, który no niejako spuścił właściwie Burnley do Championship. Dwa gole tego fantastycznego skąd inąd zawodnika nie starczył jeden gol Maxwella um, Corneta. Wiedzieliśmy, że nawet jeśli Berlin przegra ten mecz, a Leeds też przegra, no to uda się jednak Berlin utrzymać w tej lidze, ale Leeds swój mecz wygrało Do tego przejdziemy później, bo to też bardzo fajna e, historia. Newcastle pokazało, że nawet jeśli grają o nic, to oni tutaj nie będą się rozdrabiać na drobne zwycięstwo z Arsenalem, zwycięstwo z Berlin, które obie te drużyny walczyły o coś, więc można powiedzieć, że Newcastle wyrzuciło Arsenal z Ligi Mistrzów i wyrzuciło Berlin z Championship. Także Newcastle rozdało karty, bardzo fajną grafikę wrzuciło Newcastle. How it started. I tam było, jak Newcastle jest jeszcze w strefie spadkowej na miejscu 19, i how, tylko jako nazwisko swojego trenera, how it ended. No i Newcastle kończy na miejscu numer 11, także w środku tabeli, całkiem przyzwoity dorobek. W następnym sezonie może to wyglądać nawet lepiej. Panowie, pytanie o Burnley. Czy możemy spodziewać się szybkiego powrotu? Jak patrzycie na tą drużynę? Kto może z tego zespołu odejść? Jak widzicie w ogóle ich przyszłość? No i przede wszystkim, jak Wasze emocje? No, czy spodziewaliście się, że to będzie ostatni mecz Burnley w Premier League na jakiś czas? Czy jednak wierzyliście, że, no, że po prostu uda się może nawet wygrać z, ze Srokami i zostać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii? No ja oczywiście jestem bardzo. Zawiedziony tym wszystkim i liczyłem na to, że Barney jednak się utrzyma. Głównie no myślałem, że słabością Leeds, tak? bo wydawało mi się, że ta ekipa przegra z Brentford albo zremisuje na przykład i Barney też zremisuje z Newcastle i, i taki status quo zostanie zachowany i koniec końców to deklaracje się utrzymają, No ale z drugiej strony no nie możemy się obrażać na spadek Barney, no bo jednak to była ekipa, która obiektywnie była naprawdę słaba w tym sezonie z tych trzech drużyn, które się do końca biły o utrzymanie, tak? Czyli z Barni, Leeds i z Evertonu. No to kadrowo wydaje mi się, że Barni rzeczywiście było najsłabsze. Wielokrotnie w trakcie naszych podcastów mówiliśmy, że Leeds ma bardzo wąską kadrę i tam wymienialiśmy tych piłkarzy z ławki i tak dalej, że, że to jest skandaliczne, żeby można w ogóle taką drużyną grać w Premier League, i że to nie powinno tak wyglądać. no Ale z drugiej strony Barni, no. Też miało ogromne problemy kadrowe i ogromne braki w tym wszystkim. Może nie mieli tyle kontuzji. Nie musieli grać z młodymi piłkarzami. Ja w ogóle nie wiem, czy tam jacyś młodzi piłkarze są. Wydaje mi się, że nie, bo takiego nie widziałem od dobrych kilku lat w tym klubie. No jest Nathan Collins, ok, ale on został kupiony, więc to, to się nie liczy, tak? Tam wychowanków raczej nie ma. Jeżeli kończysz sezon z Kevinem Longiem i Ashleyem Barnesem, no to też coś jest nie tak, jednak z twoją drużyną i wydaje mi się, że Balni no, spada do Championship zasłużenie. No to, 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 to kluczowy moment tutaj, oczywiście nie powiem niczego odkrywcze, tak? No ale kluczowy moment to było to zwolnienie Szenadajsza i można teraz gdybać, co by było, gdyby Szenadajsza jednak w tym klubie został, e, bo do pewnego momentu Bani jeszcze bez Szenadajsza sobie radziło, tak? bo wydawało się rzeczywiście, że to, co on tam zbudował. Została bardzo dobrze pociągnięta przez Mikea Jacksona, przez Benami, jakoś przez ten sztab tam złożony bardzo, bardzo na prędce, że jednak gdzieś tam duch tego, co się wytworzyło w, przez tę kadencję, w tym się w tym klubie utrzymywał i na podstawie jakiejś, jak, jakiejś jeszcze tej atmosfery ta drużyna po prostu dalej grała, dalej zdobywała punkty, dalej pokazywała, że jest silna mentalnie i że jest, jest w stanie się w Premier League utrzymać. Natomiast w sytuacji, gdzie jednak ta presja zaczęła się zwiększać, gdy jednak trzeba było coś wymyśleć więcej, gdzie też zaczęły się nawarstwiać problemy kadrowe z Względu, że w paru meczach nie mógł wystąpić James Tarkowski, był zawieszony Nathan Collins, wypadł już totalnie z kadry Ben. -Me. no to no tutaj niestety już zabrakło tego, żeby tam drużynę jakoś poprowadzić, żeby no, postawić kropkę nad i nad tym utrzymaniem. Koniec końców Leeds wyprzedziło Burnley, no i nic, no straszna szkoda, ale z drugiej strony rzeczywiście, no trudno powiedzieć, żeby Balnia jakoś za bardzo tutaj zasługiwała na to, żeby w Premier League zostać. Myślę, że wielu kibiców, jakichś takich bardzo neutralnych Premier League, nawet troszkę się cieszę, że ta drużyna spada do Championship, bo e, dla takiego neutralnego kibica, obiektywnego, myślę, że dużo tutaj jakiejś takiej wielkiej radochy nie dawała. Nam dawała oczywiście, no bo my jesteśmy troszeczkę innymi widzami Premier League, którzy <laughs> trochę e, wzięli sobie to balnie jako taką ekipę, z której troszeczkę się śmiejemy, a troszeczkę jej sympatyzujemy. No koniec końców mam wrażenie, że, znaczy mam nadzieję, że oni wrócą, natomiast no, mam pewne wątpliwości co do tego, czy to będzie w przyszłym sezonie, bo jednak ta kadra no tam wymaga przebudowy. Jeszcze zadałeś pytanie, Jonasz, jaki piłkarz może ewentualnie z tego klubu odejść? Moja odpowiedź na to pytanie jest, że żaden. Generalnie ta kadra to, to nie jest kadra na Premier League. Tam można spróbować wyjmować pojedynczych piłkarzy, na przykład Dwighta tak, albo Nika Poupa, albo nie wiem, Wołtawek Horsta, chociaż on dopiero do tego klubu przyszedł, więc nie wiem, czy będzie chciał trzech odchodzić. Trzech wymieniłeś. Okej, ok, okay ale, to są, ale to są wciąż piłkarze na dolne rejony tabeli Premier League, po prostu na klub taki, <noise> jakim jest Barny. No, chyba, że Nick Pope. No chyba, że Nick Pope chociaż też miał gorsze mecze w tym sezonie, mam wrażenie, że to nie był taki Nick Pope, jak go pamiętaliśmy z ostatnich sezonów. No, nie sądzę, żeby kluby z, z, no, z czołówki, to już w ogóle, ale kluby gdzieś tam z górnej połowy tabeli, typu na przykład Wolverhampton, Leicester, czy Brighton się po prostu zabijało tych piłkarzy, raczej nie. To, to raczej widzę tutaj, jeżeli będzie jakaś wyprzedaż w Barley, no to okej, okay, Dwight McNeil pójdzie do, nie wiem, Southampton na przykład, tak, do czegoś takiego. Nick Pope na przykład znajdzie zatrudnienie w Crystal Palace, no nie wiem, no to tego typu trans Typów transferów się spodziewam. Natomiast, żeby jakiś piłkarz trafił, na przykład, nie wiem, Liverpool często lubił wyciągać piłkarzy z klubów, które spadają z Premier League, no to kogo nie by mogli wyciągnąć z Barley? No nie wiem, Konara Robertsa chętnie, chętnie bym to zobaczył, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Nick Pope wchodzi do Manchester United i z jest upgrade'em. Z no więc, dobra. Okay. Więc na pewno byłaby to opcja. Ja, szybciutko o samym meczu, to był bardzo pechowy mecz dla Burnley, bo ta ręka Collinsa, która sprokurowała rzut karny, no to jest jedna z najbardziej groteskowych zagrań ręką, jakie widzieliśmy w ogóle w tym sezonie w tym sezonie Premier League. No jakby w siatkówkę grał, naprawdę, to, było, to był kryminał. Później Burnley po tej drugiej bramce zabrało się za odrabienie strat, była nawet taka sytuacja, w końcu też tam Maxwell Cornet miał dobrą okazję, ale i tak chyba był spalony. Więc tak na dobrą sprawę w tym spotkaniu z Newcastle nie było żadnych argumentów, żeby to Burnley mogło wygrać ten mecz, więc w 100% zasłużona wygrana Newcastle i myślę, że o podopiecznych od jego hała możemy sobie zrobić jakiś osobny odcinek, bo to jest bardzo ciekawe w jakim kierunku oni podążą w trakcie, w trakcie tego okienka transferowego i czy to już w przyszłym sezonie będzie walka Europejskiej Puchary mi nie wydaje się, że tak, ale to jest materiał na dłuższą pogawędkę, ja przejdę szybko do Burnley, to też jest materiał na zdecydowanie dłuższą pogawędkę, bo ja muszę przyznać, że bardzo boję się o los Burnley w najbliższych latach Pamiętajmy, że to jest drużyna, która jest 17 miesięcy po przejęciu przez nowych właścicieli i wystarczyło tylko 17 miesięcy, żeby ta drużyna poleciała do, poleciała do Championship. Pamiętajmy, że ta drużyna została kupiona poprzez zaciągnięcie pożyczki, więc jest bardzo mocno zadłużona. Oczywiście w stosunku do swoich właścicieli to jest ten sam model co Manchester United, ale jednak to zadłużenie jest i to jest drużyna, która zostaje pozbawiona pieniędzy z Premier League, ogromnych pieniędzy z Premier League i spada do Championship. Tam, jeżeli nie będzie prywatnych środków, inwestycji prywatnych środków, a wiemy, że z tą było dosyć ciężko, jeżeli chodzi o Berlin w ostatnim czasie, nawet po zmianie właścicieli, tam nie było pompowanych żadnych wielkich pieniędzy na wzmocnienia i podejrzewam, że w tym przypadku będzie podobnie, to tam będzie musiała wydarzyć się wyprzedaż, żeby Poradzić sobie z realiami funkcjonowania w Championship. Oczywiście jest parachute payment, czyli te pieniądze, które Berlin dostanie od Premier League po, po spadku, to jest kwota rzędu 40 milionów funtów, więc mniej więcej jedna trzecia tego, co zarabia się w Premier League, ale to i tak nie jest wystarczająco, żeby poradzić sobie przy, 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 przy płacach zawodników z Premier League. Wiemy też, że Berlin nie płaci najwięcej w lidze, więc, więc to zadanie będzie, będzie o wiele łatwiejsze, ale wydaje mi się, że i, ta, i tak będziemy mieli do czynienia z takim masowym eksodusem niektórych zawodników. Wiem, że odchodzi James Tarkowski. Tak patrząc sobie na tą kadrę, na to Nick Pope, Maxwell Cornett, Dwight McNeil to też są moim zdaniem zawodnicy, którzy będą szukali sobie nowych klubów w przyszłym sezonie, więc to, czy Burnley awansuje już w przyszłym sezonie, to jest naprawdę ogromna, ogromna zagadka. No i ja trzymam kciuki, żeby awansowali, bo pobyt na dłużej w Championship może być gwoździem do trumny w tym przypadku. Mam ogromną nadzieję, że zatrudnią Michaela Dafa na stanowisko menedżera. Więcej o Berli, niestety w szóstej lidze y, Europy. Tam Was oczywiście zapraszamy od następnego sezonu. Śledźcie, czy Berli czasem nie wraca. My z otwartymi ramionami na pewno na tę ekipę y, czekamy. Na pewno w szóstej lidze Europy nie usłyszycie od y, Olic. Lidz uciekło spod topora w ostatniej kolejce, bowiem na jeden mecz przed końcem to oni znajdowali się na pozycji numer 18. I powiem szczerze, że tendencje były, że to raczej Benni utrzyma się w lidze tak upostronnych kibiców, nawet u kibiców Leeds Zauważyłem tak, że wierzą. Ale mają z tyłu głowy, że ten wyjazd na Brentford może się po prostu nie udać. Lid raczej tam nie wygrywa. Rafinia to był piłkarz, który rozpoczął strzelanie wcześniej spalony Gell Harta i potem dobra zmiana Kanosa wszedł, zdobył bramkę i zdobył czerwoną kartkę, także zadaniowiec znowu wszedł, tylko tym razem zdobył gola, nie jak Grondon w ostatniej kolejce, który wszedł i kompletnie nic nie zrobił. <laughs> W 94 minucie, mimo że to utrzymanie już na tamten moment było, to jeszcze Jack Harrison potwierdził to, że Pawie zostają w Premier League. Duża radość kibiców Leeds, duża radość także wszystkich, którzy sympatyzują z tym klubem jako klub numer 2 czy, czy numer 3, czyli na przykład Janek Piekutowski. No i powiedzcie panowie, jak podsumujecie ten sezon Leeds i też jak widzicie ich przyszłość, bo o tym, że ta kadra jest wąska i że tam nie ma komu grać i że to nie jest do końca ekipa na realia, Premier League, to już usłyszeliśmy. Czy wydaje Wam się, że w następnym sezonie też będzie problem um, z utrzymaniem w Leeds United? Czy jednak um, tutaj nowy trener, być może jakieś nowe transfery, piłkarze, którzy też um, miejmy nadzieję, że wyzdrowieją, tacy jak Patrick Bamford, wrócą do pełni swojej formy i będziemy mogli być bardziej spokojni o Leeds United, no bo jednak ta końcówka sezonu pokazała, że, że różnie bywa. Leeds jest ekipą, która straciła najwięcej bramek, aż 79 więcej niż, ach przepraszam, jeszcze jest Norwich, jeszcze są ci agenci, którzy, przegra, którzy stracili aż 84 bramek, ale faktycznie Leeds jest drugą ekipą, która straciła najwięcej bramek, 79 na ich koncie, więcej niż na przykład Watford Czyli, czyli naprawdę tragicznie to wyglądało, powiedzmy sobie szczerze. Panowie, no co, co o tym Lids? No tak, ja podałem bardzo fajną statystykę na Twitterze, czyli Lids, które zdobywało bramki w końcówkach i okazało się, że w tym sezonie zdobyli aż 11 punktów strzelając bramki właśnie w samych końcówkach, gdzieś tam w dojczonym czasie gry. Gdzieś tam od razu do głowy przychodzą nam na przykład ta, ta ich pogoń za Wolverhampton, gdzie no spodziewaliśmy się raczej, że tamten mecz jest już przegrany, oni mimo wszystko jednak potrafili go, odwró go odwrócić, losy tego meczu, czy na przykład w tej ostatniej kolejce, gdzie Pascal Straug po no, absurdalnie kapitalnej asyście Joe Gelharta strzelił go też w dojczonym czasie gry, więc no po prostu widać, że w tej drużynie był gdzieś tam odpowiedni mental, że, że to jest ekipa, która no rzeczywiście nie poddawała się i myślę, że gdzieś tam ten zestaw piłkarzy był bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby walczyć od początku do końca o utrzymanie. Bo myślę, że gdzieś bardzo szybko oni się zorientowali, że w tym sezonie nic więcej raczej na ten klub nie czeka. Jeszcze bardzo szybko, też ta kadra się wysypała właśnie ze względu na kontuzję. Mam takie wrażenie, że. Rzeczywiście Lidz czeka spora przebudowa latem. Znaczy, czy czeka, to nie wiem ale jest potrzebna, bo tam po prostu trzeba kupić trochę piłkarzy, tam się trzeba konkretnie wzmocnić, tam być może będzie sprzedaż Rafini, który prawdopodobnie jest już gdzieś jedną nogą poza Elant Road. No i trzeba będzie go zastąpić, trzeba będzie się zastanowić, czy może jakiś bramkarz by się przydał tego tej klubowi, czy dalej będziemy grać Ilianem Melierem i piłkarzem młodym, który generalnie nie jest za bardzo na poziom Premier League moim zdaniem. Trzeba też zaczekać aż piłkarze, którzy rzeczywiście byli w tym sezonie kontuzjowani wrócą, czy oni Wrócą w dobrej formie, czy to będą dalej piłkarze, którzy no wprowadzą pewien, pewien jakość, pewną jakość do tego klubu. Bo na przykład pan Patryk Wamford zagrał Kapital, on pierwszy są w premier. League, Natomiast jak ja sobie przypomnę, jaki to był piłkarz w Championship, no to mam pewne wątpliwości, czy gdy on wróci do po kontuzji, do pierwszego składu, czy to czy dalej będzie strzelał gole, czy to nie jednak czy to nie jest jednak tak, że nic będzie potrzebowało napastnika, będzie też ma pewno potrzebowało bocznego obrońcy. Środkowy obrońca też by się przydał. W środku pola raczej Mateusz Klich i Adam Forshow też już za dużo nie pograją w przyszłym sezonie. No więc tych pozycji, gdzie tam trzeba coś zrobić, jest całe mnóstwo. Natomiast mam wrażenie, że Leeds jednak koniec końców wylądowało z odpowiednim człowiekiem w kontekście menedżera. Bo jednak Jesse March okazał się być po prostu dobrym wyborem, tak, bo. Patrzę sobie gdzieś tam analogicznie na Everton, który ok, utrzymał się, natomiast kadencja Franka Lamparda mnie absolutnie nie przekonała w Evertonie. Natomiast to, co zrobił Jesse March w Leeds, mając rzeczywiście do, do, do dyspozycji bardzo wąską kadrę, bardzo ograniczone możliwości, no to mam wrażenie, że to jednak była całkiem dobra robota, tak? No i po odejściu też takiego menedżera, jakim był Marcelo Bielsa, który był absolutnie ubóstwiany w Leeds, gdzie kibice, no, mimo że był e, zwalniany, tak, mimo że jednak roz, rozstawano się z nim z uwagi na negatywny wynik. No, to myślę, że wielu kibicom było po prostu bardzo przykro, że Marcelo Bielsa odchodzi. Piłkarzom też mogło być przykro, bo też w mediach społecznościowych było dużo pożegnań Marcelo Bielsy. W przypadku, gdy menedżer jest zwalniany, no to, to też nie jest taki standard, że piłkarze tak nie żegnają po prostu swojego menedżera. Więc wejście też w buty Marcelo Bielsy było trudne, ale mam wrażenie, że Cecil Marz zrobił to bardzo no, w dobrym stylu, tak? I to jest też kosawy menedżer. Mimo wszystko, mimo tego, że nie wyszło mu w Lipsku, to mam wrażenie, że to jest facet, który coś tam potrafi, więc jestem w stanie dać mu na Szansę. Jestem w stanie też dać szansę, żeby jednak coś tego lata zrobić, po prostu, żeby jakichś ciekawych piłkarzy wyciągnąć, żeby też ich nie przepłacać, no bo transfery Daniela Jamesa i Juniora FIRPO z perspektywy czasu, z perspektywy tego sezonu wydają się też absurdalnie złe. Tak, mimo że jestem fanem Daniela Jamesa i bardzo lubię tego chłopaka, no to mam wrażenie, że, że po prostu nie spełnił oczekiwań, jakie w niego pokładano w Leeds. No więc taka jedna wielka po prostu przebudowa. Koniec końców, myślę, że Liz. Trochę fajnie, że się utrzymało, bo to jest klub, który jednak jakąś tam historię ma, więc mam wrażenie, że, no okej, okay, daję po prostu jeszcze jedną szansę, jeżeli w przyszłym sezonie to się wszystko poprawi, jeżeli zbuduję fajny zespół, okej, okay, niech sobie w tej Premier League grają, natomiast jeżeli będę powtarzać te same błędy, no to już w przyszłym sezonie raczej żadnych sentymentów po prostu w związku z nimi nie będę miał i po prostu pożegnam ich w Premier League, no bo nie da się dwa lata z rzędu grać tak absurdalnie wąską kadrą. Chciałem coś powiedzieć o Leeds, ale Maciek wyjął mi wszystkie słowa. Z ust. Generalnie z, z, zgadzam, się, z, zgadzam się z tą wypowiedzią, e, aczkolwiek myślę, że w kontekście tego meczu warto dodać trzy słowa o tej czerwonej kartce Kaniosa. Ty, Janusz, wspomniałeś o tym, e, ale te okoliczności były no, niesamowite. No, z żółta kartka za zdjęcie koszulki po strzelnie bramki i minutę później druga żółta kartka za absurdalnie głupi faul. E, no, myślę, że to jest kandydat do najgłupszej czerwonej kartki w tym sezonie, a byli już inni kandydaci. Bo w Gowern. Fraud Jimenez? Też. Mam też w głowie takiego gagatka z arsenalu, który w jednej akcji złapał dwie Żółte kartki, więc, więc jest naprawdę po, pokaźna konkurencja. I myślę, że można z tego zrobić ciekawy tekst bądź materiał tutaj do nas, więc pomyślimy o tym, o wyborze najgłupszej czerwonej kartki. A pamiętacie, co się Znaczymy. stało z Chimenezem, Bo Mam ma, ma w głowie coś takiego, że on też wypadł bardzo szybko, ale nie pamiętam, czy to było w tym sezonie i co tam się działo. Tak, tak, to było, Może... to było w tak. tym sezonie. To też była jakaś idiotyczna sytuacja, ale też już nie do końca. On chyba blokował wybicie piłki i za to dostał tak, 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 drugą tak, żółtą kartkę. No tak, coś było. absurdalnie głupiego w każdym razie. To mamy to. Było kilka faktycznie takich czerwonych kartek w tym sezonie, które przyprawiają o uśmiech na twarzy. Być może pochylimy się nad tym. Teraz będziemy mieli dużo czasu, bo Premier League nie gra. Także takich materiałów mamy nadzieję pojawi się dużo. Jedziemy na Carol Road. Panowie, na palcach jednej ręki można policzyć kibiców Arsenalu, którzy wierzyli, że Norwich skradnie trzy punkty. Tottenhamowi. ten jednym z tych kibiców, jak przystało na mnie, byłem ja. Cóż Maćku, chcesz się wbić z jakimś... Nie, ja tylko pokazywałem, że był jeden taki kibic i myślałem, że to byłeś jeszcze po prostu. i to byłem ja. <laughs> nie, nie ukrywam, że gdzieś z tyłu głowy majaczyła mi ta sentencja, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ale w 16 minucie Kulusewski pokazał mi, że nie. Potem Kane wyprowadził kolejny cios, powiedział mi, że na pewno nie. No i później jeszcze Kulusewski i dwa razy Son dobili mnie, mówiąc, że nie ma takiej opcji. Norwich pożegnało się. Z Premier League w tym sezonie tak jak na kanarków przystało, no bo ten sezon był tragiczny w ich wykonaniu, nie oszukujmy się, nie byli tutaj właściwie zagrożeniem dla nikogo w tym sezonie. Zwycięstwo jedynie pięć, najmniej w całej Premier League, także no okropny sezon kanarków. Kanarki ostatnio klub JoJo co spadają, to wracają. Także jeszcze oczywiście pytanie mi się Majaczy, czy powrócą w następnym sezonie? To możemy sobie, możecie już sobie tam za, zapisać, bo ja jeszcze nie kończę swojej wypowiedzi. No bo trzeba oddać to hamowi um, klasę w, na końcówce tego sezonu. Wytrzymali absolutną presję ze strony Arsenalu, i to właściwie oni nakładali Arsenalowi presję, bo to oni musieli gonić, a Arsenal mógł tylko wygrywać mecze tak? I, i zdobyć Ligę Mistrzów, wielki kunszt Antonio Conte, no i wielki ten, też kunszt takich piłkarzy jak właśnie Kane i Son, do tej dwójki dochodzi jeszcze Kulusewski, bardzo dobrze odnalazł się w tym Tottenhamie, no Son i Kane to są tacy piłkarze, których Arsenal niestety ubolewam nie ma, ale no to jest jednak półka wyżej od no właściwie wszystkich piłkarzy, którzy w tym momencie znajdują się w Arsenalu, bo to jest po prostu światowy top i Kane, Son jak najbardziej zasługują na to, żeby, żeby w tej lidze mistrzów wygrać. Powiem więcej, uważam, że Son i Kane to są piłkarze, którzy powinni wygrywać jakieś trofea. Może niekoniecznie w Tottenhamie, ale na pewno, na pewno stać ich na to, żeby, żeby grać w najlepszych absolutnie klubach świata. Tottenham wytrzymał tą presję i ten najważniejszy mecz w sezonie, kiedy wygrywali z Arsenalem 3 do 0, to był bezpośredni mecz z bezpośrednim rywalem o Ligę Mistrzów Arsenalowi wtedy trzy punkty dawały tą Ligę Mistrzów um, Tottenham wygrał to spotkanie potem wygrał dwa kolejne Arsenal się potknął no i to oni dzisiaj świętują um, Ligę Mistrzów o meczu pewnie za dużo nie powiemy, no bo, no bo nie ma o czym mówić. No deklasacja absolutna, różnica poziomów, pokazanie, że jedna ekipa zagra w Lidze Mistrzów, a druga ekipa zagra w Championship, no to ten poziom był tutaj absolutnie, um, absolutnie widoczny. Hyunmin Son, to też warto podkreślić, piłkarz, który zdobywa kronę Króla Strzelców na spółkę z Mohamedem Salahem, tutaj dwa gole, choć Dejan Kulusewski bardzo chciał, żeby jeszcze ten jeden gol był dla Sona, bo mógł strzelić bramkę, a chciał tutaj koledze oddać żeby to on rozpoczął, rozpoczął gonienie tego Salaha, bo wtedy są miał jeszcze zero bramek na koncie. Czy to ten to godny tutaj partner dla Chelsea, Liverpoolu i Manchester City w lidze mistrzów? Czy wy jednak woleliście, wolelibyście oglądać Arsenal? I proszę nie pisać na konferencji Jonasz: koniec już XDDD, bo nie skończę. Będę mówił chwilę, ile mi się podoba, ale już Wam oddaję. Proszę. Ej, one jeszcze tak się rozgadają, że tym to ten chamy, że ja tu widzę jakiś potencjał na zmianę barw klubowych przez lato. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, ja wiem, że ten same old banger w Lidze Europy już jest trochę nudny, więc może tutaj kogut na piersi zagości w, w przyszłym nie, nie. sezonie. E, nie, a tak całkowicie... Szanuję za, za tą Ligę Mistrzów, ale nie, nie, aż tak to nie. Tak całkowicie poważnie, to wszyć, szybciutko w trzech słowach podsumowanie sezonu Norwich City. Josh Sargent jest drugim najlepszym strzelcem z, w tym sezonie Norwich City w Premier League koniec podsumowania sezonu Norwich z Premier League. Czekamy, czekamy na kolejny awans, bo Norwich znowu ma wszystko, żeby awansować z Championship w przyszłym sezonie. Ma dobrego menedżera, ma skład, który w tym Championship sobie poradzi. Więc no, pierwszego Beniaminka Premier League w jeszcze kolejnym sezonie już znamy. Co do Totenhamu, to bardzo podobało mi się dzisiaj, jak cała ekipa pracowała na bramki Sona. Właśnie ta sytuacja Kulesowskiego, o której wspomniałeś, że miał już pustą bramkę, ale gdzieś tam kątem oka dostrzegł, że Son jest... Jest w środku, i można mu podać piłkę i otworzyć drogę do, do korony króla strzelców naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Też ogromna radość całej drużyny po bramkach Sona. Fajnie by było widać te obrazki, widać, że, że Korańczyk jest mega lubianą postacią w drużynie. No i ogólnie, że ten, ta, ta, ta sytuacja w kadrze Tottenhamu jest raczej, raczej dobra. Często mówi się o szatniach Antonio Conte, że dzieje się tam coś nieciekawego, a w tym przypadku chyba nie ma na razie żadnych, żadnych powodów do niepokoju. Harry Kane też pogratulował Sonowi tego, tego osiągnięcia i skomentował, że to, jest, że to był inny poziom, w tym, w tym sezonie, no i zdecydowanie kapitalny sezon Sona, i myślę, że, to, że podsumował po prostu tę kampanię Tottenhamu, raczej udaną. Tottenham zrobił to, co powinien zrobić, czyli poszedł po Antonio Conte w odpowiednim momencie. Nie zrobił tego Manchester United, i teraz Tottenham zbiera, zbiera żniwa ze swojej decyzji. Tak, to jeszcze dodam parę takich ciepłych słów na temat Tottenhamu, bo jednak zasługuję na to jak najbardziej. Myślałem, że na temat Noric. A, a, znaczy, za chwilę, za chwilę jeszcze się odniosę trochę do Twoich słów, bo generalnie to się z nimi za bardzo nie zgadzam, ale chciałem jeszcze to pociągnąć na temat Tottenhamu, skoro jesteśmy przy tej drużynie. Rzeczywiście to przyjście Antonio Conte zmieniło naprawdę bardzo dużo w tej drużynie, bo no, przypominam sobie to spotkanie, w którym Manchester United pokonał Tottenham, gdzie jeszcze menedżerem był Oleg Gunnar Solskjaer. I na przykład, co by się stało, tak sobie dzisiaj myślałem, co by się stało, gdyby tamten mecz wyglądał, Tottenham. Olegu Narcowskiego zostałby zwolniony, w Tottenhamie zostałby jeszcze wtedy Nuno spito Santo, bo to był jego ostatni mecz jako menedżer Tottenhamu. I czy przypadkiem wtedy Manchester United nie zatrudniłby Antonio Conte, a Tottenham zostałby z Nuno i ewentualnie zwolniłby go później, wziąłby kogoś innego i wtedy, nie wiem, Manchester United zakończyłby sezon na czwartym miejscu, a Tottenham gdzieś na siódmym czy nawet na ósmym. Kto wie, czy, czy, czy tak by się to nie skończyło, więc ten, ten, ten mecz naprawdę był myślę, że kluczowy dla, ta decyzja generalnie o zatrudnieniu Antonio Conte była kluczowa dla Tottenhamu w tym sezonie. W pewnym momencie rzeczywiście ta drużyna y, znalazła swój rytm, zrozumiała to, co Antonio Conte od nich wymaga. Y, Harry po prostu przerodził się w napastnika kompletnego, który doda, dogrywał piłki do Sona i do Kulusewskiego naprawdę znakomicie. Myślę, że jeżeli mielibyśmy też szukać, nie wiem, czy w naszych podsumowaniach będziemy się tym zajmować, czy nie, ale jeżeli, jeżeli mielibyśmy szukać transfer tego sezonu, to ja bym szukał go właśnie w Tottenhamie i zastanowiłbym się albo nad Dejanem Kulusewskim, albo nawet nad Christianem Romero, bo to był też piłkarz, który naprawdę zagrał bardzo dobry Sezon do Tottenhamu. Ta defensywa Tottenhamu nie zawsze była dobra, nie zawsze była skuteczna, miała swoje gorsze mecze. Natomiast wydaje mi się, że Romero też był takim piłkarzem, który dodał naprawdę bardzo duże jakości w Tottenhamie. I myślę, że Antonio Conte naprawdę też umie z niego korzystać i to będzie taki jego żołnierz w przyszłym sezonie, jeżeli oczywiście Antonio Conte w Tentenhamie zostanie, no bo są takie wypowiedzi Włocha, w którym on oczywiście mówi, że super, że udało się tę Ligę Mistrzów osiągnąć, że bardzo cieszy się z tego, że tu jest, no ale chciałby grać o jakieś trofea, że no oczywiście zostanie do końca tego kontraktu, kontrakt mu się kończy za rok, no ale no, no chciałby grać o jakieś trofea mimo wszystko, tak? Na no Tentenhamie gra o trofea to, to to nie jest za bardzo coś, co, co co przy tym nowym White Hart Line na niego czeka, yy, więc ciekawe lato na pewno przed Tottenhamem, tam na pewno są jakieś zmiany kadrowe, szykowane, na pewno jakieś transfery Serie A, bo nie wyobrażam sobie, że jeżeli Antonio Conte rzeczywiście dalej będzie kontynuował rolę, swoją przykody w, w roli trenera Tottenhamu to nie wyobrażam sobie, żeby nikogo nie sięgnął właśnie z, tam, z tamtej ligi, ale już kończąc temat Tottenhamu to jeszcze odniosę się bardzo szybko do, do Norwich, bo powiedziałeś o tej drużynie, że ona jest już pewnym beniaminkiem na dwa sezony do przodu. Moim zdaniem nie, bo jednak Norwich, które gra w taki sposób, w jaki zagra w tym meczu i w kilku poprzednich kolejkach i generalnie w tym sezonie, ale ta końcówka sezonu zwłaszcza była bardzo, bardzo słaba w wykonaniu tej drużyny. Mam wrażenie, że tak grając od Norwich nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby wrócić do Premier League, bo mimo wszystko w Championship są drużyny, które grają lepiej, które myślę, że gdybyśmy wstawili jakie? z Norwich. No nie wiem, ale, ja, co, jakie? Ale, ale zobacz, ale zobacz, bo ja wysłałem taką tezę na Twitterze, że różnica między, różnica poziomów między Premier League a Championship nie jest tak duża, żeby dostawać takie bęcki w Premier League i Za chwilę wygrać mistrzostwo w Championship. Zobacz sobie Brentford, tak? Brentford awansowało z trzeciego miejsca z playoffów i tak naprawdę no, grało znakomicie w tym sezonie, tak? Odnalazło się znakomicie. W, w, rok wstecz, w sezonie, w którym w tym klubie grał jeszcze Ben Rama i było to trio BMW, tak? Czyli ben Rama, Bemo i Watkins, tak? Jeżeli Brentford wtedy by awansowało do Premier League, też by w tym Premier League grało naprawdę bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że to była ekipa, która. Nie wiemy tego, totalnie tego nie wiemy. Tak, ale no, mam wrażenie po prostu, że Norwich w tym sezonie. Wyleczyło mnie z myślenia o tej drużynie, jako klubie jojo, który za chwilę wróci z powrotem do Premier League, bo tam są potrzebne zmiany i tam jest potrzebny jakiś inny menedżer. Bo Dean Smith nie, nie pokazał absolutnie nic, co by mnie do niego przekonało w Norwich. Ja oczywiście szanuję tego menedżera i uważam, że jest w, w dobry fachowiec, ale być może to nie jest po prostu jego miejsce na ziemi. On czekał na tę posadę dosłownie kilka dni. On z marszu po zwolnieniu z Aston Villa przyszedł do Norwich, a może potrzebował paru miesięcy na to, żeby coś tam zrozumieć, na przykład co poszło w Villie, tak, żeby trochę usiąść sobie przed kominkiem i powiedzieć, no okej, okay, rzeczywiście tu potrzebowałbym do tego, albo obejrzeć trochę meczów z perspektywy takiego neutralnego widza, zanotować sobie coś, no, no nie wiem, no generalnie mam wrażenie, że nie był do końca do tej roboty przygotowany, że wszedł tam do tego Norwich z marszu i to było, to mogło rzeczywiście tej drużynie zaszkodzić, bo też się wspieraliśmy, pamiętam już dawno temu, kto ma lepszą kadrę, czy Norwich, czy Brentford i Miałem takie wrażenie, że rzeczywiście bardzo długo utrzymywałem się w tym, że Norwich ma silniejszą kadrę, bo tam są piłkarze, którzy coś tam jednostkowo potrafią pokazać, że to są jednak zawodnicy, którzy jakąś tam jakąś, jakąś jakość mają, ale Dean Smith absolutnie nic z tego nie wykrzesał i to jest ogromna szpileczka w kierunku tego menedżera. Jeżeli Norwich zmieni menedżera, moim zdaniem, jeżeli kupi jakichś piłkarzy, jeżeli gdzieś tam spróbuje sprzedać tych, których ma teraz, np. Pukiego, jeżeli gdzieś tam finansowo to się wszystko zepnie, ok, może wrócą do Premier League, natomiast w tym kształcie nie ma na to absolutnie żadnych szans. Możemy iść, Maciek, o zakład na koniec przyszłego sezonu. Norwich będzie pierwszą drużyną w Championship, która zapewni sobie awans w przyszłym sezonie. Kurczę, chciałbym się z tobą założyć, ale przez to, co powiedziałem teraz, że Norwich może się zmienić, że może zmienić Dean Smith. W przypadku... To możemy możemy zrobić taki deal, że jeżeli Dean Smith będzie menedżerem, bo ja uważam, okay. że on zostanie i że to jest człowiek, który może... który na pewno zapewni im awans w przyszłym sezonie. To ja uważam, że Norwich z Dean Smithem nie awansuje do, do Premier League i yy, być może też może, może się wydarzyć to jest też taka sytuacja, że po prostu gdzieś na pewnym etapie go zwolni. Kto wie, czy jeszcze nie przed rozpoczęciem sezonu, bo to po prostu to, co pokazał teraz w Norwich, jest dla mnie niewystarczające, żeby kontynuować pracę z tym menedżerem. No dobrze, zatem mamy zakład postawiony. Szkoda, że na wyniki będziemy musieli czekać tak długo. Mam nadzieję, że, że nie zapomnimy o tym, co tu się teraz wydarzyło, a jeśli zapomnimy, to mam nadzieję, że widzowie nam o tym przypomną. Przechodzimy dalej, przechodzimy do Emirates Stadium. Zabawa w piłkę nożną miała miejsce w północnym Londynie. Na tej ostatniej kolejce Arsenal wykonał swoje zadanie, wygrał z Evertonem, ale niestety zawiodło Norwich, które swojego meczu nie wygrało. No ale tak całkiem poważnie, no to myślę, że tutaj. Arsenal po prostu przegrał um, tą Ligę Mistrzów w meczach, zarówno z Tottenhamem, jak i z tym Newcastle. No tego Newcastle nie mogę odżałować. Po prostu okropny mecz, fatalny mecz, beznadziejny mecz. Nie chcę do niego wracać, nie chcę go pamiętać yy, i w ogóle to. Powinno być 37 kolejek moim zdaniem, a nie 38. Ten mecz fantastyczny, Gabriel Martinelli, Edin Ketiach, Cedric na przykład strzelali gola, Nikolas Pepe zaliczył system. miejmy nadzieję, że ostatnią w tym klubie. Nikolasowi Pepe życzymy wszystkiego dobrego, ale już poza granicami Londynu. <gry> niech sobie gra w piłkę gdzie indziej, niech zdobywa trofea nawet, ale no, nie, chcę, nie chcę już Nikolasa Pepe w Arsenalu, naprawdę. 5 do 1. Oby taki arsenal um, był oglądany częściej, no ale widać na końcu tego sezonu, że po prostu. Jeszcze za wcześnie na ligę mistrzów dla tej drużyny, jeszcze za wcześnie na wiele momentów radości, które mam nadzieję ta młoda ekipa w przyszłości dostarczy swoim kibicom, bo na pewno potencjał w tej drużynie jest. Mamy bardzo dobrego trenera na ławce trenerskiej, mamy naprawdę kilku świetnych zawodników, u których sufit jest jeszcze wysoko. Miejmy nadzieję, że oni rozwiną się w odpowiednim um, kierunku i po prostu będzie to wyglądało o wiele lepiej. W tym sezonie jeszcze było za wcześnie, ale na przykład moim zdaniem to i tak jest bardzo udany sezon Arsenalu, no bo ja się nie spodziewałem na początku tego sezonu, że my do ostatniej kolejki będziemy drżeć o to, że Arsenal może w ogóle wypuścić Ligę Mistrzów, że to będzie od nas yy, zależało, zwłaszcza po tych trzech pierwszych meczach sezonu, kiedy, bo przypomnę, że to jest ten sezon, w którym śmiano się, że Arsenal yy, spadnie. Trzy pierwsze porażki, tam chyba bilans 0-9 był, także jeszcze w tym sezonie udało się o tą Ligę Mistrzów walczyć i to aż do ostatniej kolejki. Także ja myślę, że to sezon bardzo udany. Miał być to sezon przejściowy, miał być to sezon, w którym Arteta wyczyści sobie kadrę pod to, co on chce grać, pod to, jakimi piłkarzami chce grać. Nie dość, że udało się to zrobić, to jeszcze udało się naprawdę wykrzesać bardzo fajny wynik. Moim zdaniem piąte miejsce to um, na ten Arsenal, który oglądamy jest naprawdę spory sukces. Liczę na więcej, trzymam kciuki, że będzie więcej, ale i tak uważam, że na ten moment te miejsce to jest bardzo dobry wynik. Czy wy się z tym zgadzacie? Tak, ja się z tym zgadzam, ale też nie do końca, jeżeli można tak <noise> powiedzieć. Bo rzeczywiście w Arsenalu no, decydująca była nie końcówka sezonu, a jak najbardziej początek, bo Arsenal zaczął grać w piłkę w Prebili dopiero w czwartej kolejce. No, umówmy się, że te pierwsze trzy mecze to było coś absolutnie tak. <noise> fatalnego. I to jest, jeżeli gdzieś wyłączyć sobie też rzeczywiście te, te trzy pierwsze kolejki i to, jaką kadrą tam wtedy Arsenal dysponował, jaki ten skład w ogóle wychodził na te, na te spotkania, na jak wszystko wyglądało, jeżeli sobie wyłączymy wszystkie te trzy mecze, to Tam. dla mnie Arsenal zasłużył mimo wszystko na to, żeby w tej lidze mistrzów zagrać i to jest dla mnie troszeczkę szkoda, że oni jednak tej, tego awansu do ligi mistrzów nie wywalczyli. No bo ten początek sezonu po prostu zdecydował o tym, gdzie teraz są kanonierzy. Potem nawet jeżeli mieli gorsze momenty, nawet jeżeli przegrywali spotkania w głupi sposób, na przykład z tym Southampton tak był ten ten mecz przegany 0 do 1. No to czy z Evertonem, czy był z Evertonem taki mecz tak. No, to nawet mimo tych spotkań, no to miałem takie wrażenie, że Ascent to jest ekipa, którą po prostu ogląda się dobrze, która grała naprawdę dobry futbol i która zasługiwała na to, żeby w tej czwórce sezon skończyć. No, ale ten początek był jak najbardziej kluczowy, jeżeli sobie też spojrzymy. No, okej, okay, jakby rozumiem, że oni na przykład mogliby nie wygrać z Manchester'em City, mogliby też nie wygrać z Chelsea, no, ale z Brentford w tej pierwszej kolejce, jeżeli tam by walczyli trzy punkty, no to w tym momencie cieszyliby się z czwartego miejsca, a przecież Arsenal. Ten rewanżowy mecz już u siebie na Emirates Brentford wygrał 2 do 1, więc też pokazał, że po prostu gdy już to wszystko się zazębiło, gdy ta drużyna już się uformowała, gdy Michael to jakoś to wszystko spiał, e, wziął w garść i tak dalej, no to oni byli w stanie wygrywać takie spotkania, byli w stanie pokazywać, że są drużną lepszą od Brentford i od innych paru y, zespołów. Y, więc y, ja czuję pewnego rodzaju rozczarowanie, bo mam wrażenie, że tak dobry sezon Arsenalu powinien być zakończony tym powrotem do, do Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony też chwaliliśmy tutaj Antonio Conte, chwaliliśmy Tottenham za to, jak ta drużyna grała na jesień, bo to z kolei jest taka drużyna, którą się oglądało bardzo przyjemnie, właśnie wiosną, tak, powinien powiedzieć wiosną, y, bo też kilka takich bardzo efektownych zwycięstw, bardzo dużo strzelonych,

Też w sumie można powiedzieć, że zasłużył na to, żeby w tej e, lidze mistrzów się znaleźć, no bo z kolei, właśnie to miał taki początek sezonu, mimo tego, że z innym menedżerem to oni przecież na początku też radzili sobie bardzo dobrze, pokonali, na, pokonali na wtedy nawet Manchester City. Więc można, można po prostu powiedzieć, że początek sezonu był dla tych obu klubów i dla rywalizacji między nimi jak najbardziej kluczowy. Więc tutaj, no nic więcej, za bardzo do, do tego sezonu Arsenalu nie mam dodania. Mogę tylko odpowiedzieć, że w tym meczu zagrali po prostu znakomicie i jakaś piłeczka w Everton który wygląda absolutnie fatalnie mimo tego, że się utrzymał, to jest ekipa, której nie wiesz, czy też jakiejś zbytnio e, znakomitej przyszłości i też nie, nie wierzę za bardzo w to, co zrobił Frank w, w tej drużynie. Nie wiem, czy, czy chcesz jeszcze dodać coś o Arsenalu, czy też o Evertonie? Oddaję Ci głos. Ja o Arsenalu słowo w zasadzie, bo oni wygrali 22 spotkania w tym sezonie Premier League i tylko Manchester City i Liverpool wygrały więcej w całej lidze, więc to tylko pokazuje, że to jest drużyna, która ma naprawdę ogromny potencjał e, i w wielu tych spotkaniach to, że oni są mega niedoświadczoną ekipą miało, miało znaczenie w to, że oni przegrywali te spotkania. Tych przegranych spotkań było zdecydowanie za dużo i to zauważyło na tym, że, że oni nie dostali się do Ligi Mistrzów w tym sezonie, ale widać, że ten projekt jest naprawdę mądrze prowadzony i, i moim zdaniem to jest dobra droga, jaką obrał Arsenal, droga, jaką też jakiś czas temu powinien obrać Manchester United, więc, więc no z całego tego trio, o którym rozmawialiśmy, czyli właśnie Arteta, Solskier, no i Lampard, no to już po raz kolejny Potwierdziło się, że Arsenal wyczekał, wytrzymał ciśnienie i, i będzie, będzie czerpał korzyści z tej swojej decyzji. No ale jeżeli już wywołałem Franka Lamparda, to Mam takie wrażenie, że menedżerowi Evertonu nie przystoi żegnać się z sezonem porażką 1 do 5. Nawet jak dobry nie byłby Arsenal w tym sezonie, no to po utrzymaniu w heroicznych okolicznościach oczekiwałoby się od Evertonu jednak nieco lepszej postawy. No i ja mam takie poczucie, że Frank Lampard absolutnie nie zasłużył na to, żeby być menedżerem Evertonu w przyszłym sezonie. I gdybym to ja pociągał za sznurki przy Godison Park, to poszukałbym zastępcy i poszukałbym tego zastępcy w Derby County. No ja w Derby Kanty bym raczej nie szukał w następcy, ale ja jakiegoś, innego, jakiegoś innego faceta bym rzeczywiście spróbował znaleźć. No bo okej, okay, Frank Lampard przyszedł do tego klubu i wywalczył z nim utrzymanie. Natomiast czy taki był cel Evertonu, gdy Frank Lampard do tego klubu przychodził? Bo to jednak był styczeń i wtedy raczej się w klubie wydawało, że okej, okay, jesteśmy w, rzeczywiście w jakimś tam kryzysie, znajdujemy się gdzieś tam w okolicy strefy spadkowej, ale przychodzi tu Frank Lampard, żeby to bardzo szybko ogarnąć i skończyć sezon w środku tabeli, tak? Raczej to nie było tak, że choć Lampard musisz nam pomóc w utrzymaniu, bo jesteśmy w bardzo słabej sytuacji, to była raczej taka sytuacja, że ta sytuacja dalej była słaba, tak? Dalej była bardzo kryzysowa i trudna i w pewnym momencie Frank Lampard po prostu...

generalnie w Wertonie stwierdzono, że dobra, on no to naszym celem jest utrzymanie i ten cel został wypełniony, natomiast raz, że styl był bardzo średni, tak, no bo ta drużyna absolutnie mnie nie przekonywała, nawet jak wygrywała mecze, to miałem takie wrażenie, że spała przez 80 minut, ale na 10 się obudziła, Pickford miał kilka fajnych interwencji, no i super, tak, i udało się mecz wygrać, tak jak w tym spotkaniu z Crystal Palace na przykład, więc yy, trudne wydaje mi się, że przyszło się w że to utrzymanie absolutnie nie rozwiązuje żadnych z nich problemów, bo tam jest problemów tam jest całe mnóstwo, bo mamy wersję właścicielską, tak, wiemy, że właściciel za bardzo tutaj też nie radzi sobie z prowadzeniem tego klubu, mamy kadrę, gdzie jest wielu piłkarzy przepłaconych, mamy menedżera, który też nie udowodnił, żeby, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, więc w Wertonie mocne sprzątanko by się przydało, a jestem pełen, pełen wątpliwości, czy coś takiego rzeczywiście czeka nas na Goodison Park, czy, czy to będzie po prostu kontynuowanie tego, co jest teraz i myślę, że ta historia może się powtórzyć w przyszłym sezonie. Ja nie zapominałbym tutaj o tym, przeciwko komu Frank Lampard te utrzymanie wywalczył, bo on nie wywalczył przeciwko ekipom, które no tak. nie do końca chciały się utrzymać. No, wyjątkiem jest tutaj Berli w tym przypadku, no ale też tam już ustaliliśmy, że jakość de Clarec to jest zupełnie inny poziom, jeżeli porównamy tę jakość do Evertonu. No i nie, naprawdę, ja bardzo mocno zastanowiłbym się nad przyszłością Franka Lamparda, gdybym pociągał za sznurki w Evertonie. Ja tylko na sam koniec dodam, że ludzie mają różne koszmary, a moim największym jest Crystal Palace Brighton Southampton. Te trzy mecze następujące po sobie, w których Arsenal uzyskał równe 0 punktów. Ja tutaj bym upatrywał przede wszystkim tego, że Arsenalowi nie udało się z Ligi Mistrzów zakwalifikować, bo to Brighton wtedy było bardzo słabe, Southampton też się przełamało na Arsenalu, także że tam nawet się nie udało trzech punktów wywieźć z tych trzech meczów, to um, to było bardzo, bardzo słabe, ale generalnie jestem dumny i zadowolony z tego sezonu. Czekam na więcej. Krzysiu, Crystal Palace Manchester United. Taki mecz, wyobraź sobie, był w tej kolejce. Nieprawda, nieprawda. Nie było. Do, do omówienia ten mecz. Wydaje mi się, że znając Ciebie powiesz, że Boże, jak dobrze, że ten sezon się już Zakończył. Brighton trochę porozdawało karty, jeśli chodzi o Manchester United, bo tak, najpierw wygrało z nimi 4-0, a potem to od nich zależało, czy Manchester United zagra w lidze Europy, no bo czerwone diabły nie popisały się w tym meczu Crystal Palace i przegrały go 1-0 po golu Wilfreda Zachy, a Brighton na całe szczęście dla United wygrało z West Hamem, bo gdyby przegrali, to Manchester United zagrałby w lidze konferencji, a tymczasem godna reprezentacja Arsenal i Manchester United zagrają w Lidze Europy, tak więc nie ma, nie ma tego złego. Widzimy się w czwartkowe wieczory, <laughs> Krzysiu, będziemy o tym rozmawiać. No, myślę, że to pożegnanie z tym sezonem Premier League też daje dużo do myślenia. No porażka z Crystal Palace. Trochę obraz tego, jak Manchester United był po prostu y, w tym sezonie słaby, a liczyliśmy na o wiele, o wiele więcej. Ten skład na samym początku wydawał się, że nie będzie w ogóle problemu z zakwalifikowaniem się do Ligi Mistrzów, tymczasem do końca drżano nawet o tą Ligę Europy. Jak ty podsumowujesz ten sezon? Oczywiście na większe podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ale w krótkich słowach, no i powiedz też o przyszłości. Erik ten Hag był na trybunach obecny, popatrzył sobie na ten skład i ciekawe czy pomyślał, o nie... Jednak spadam do tego, a jak są z powrotem, bo tutaj będzie ciężko. Myślę, że woli poczekać, aż sami go zwolnią, bo dostanie większą odprawę. Aczkolwiek ten sezon, nie, no, to, to jest tragedia. Zaczęliśmy go jako pretendent do mistrzowskiego tytułu, jako wicemistrz Anglii, jako finalista Ligi Europy z naprawdę fajną kadrą. Kończymy go z kadrą totalnie rozbitą, z informacjami o przeciekach <laughs> wysyłanych do prasy, z Ralfem Ragnikiem publicznie krytykującym zawodników, z dzisiejszymi plotkami, że Ralf Ragnik miał swojego konsultanta, który oglądał mecze. W Moskwie i na bieżąco dawał mu znać w trakcie spotkań jakieś uwagi taktyczne. W Moskwie przed, przed telewizorem, jakiś tam trener lokomotywu Moskwa czy kogokolwiek innego. No, ilość absurdów w tym sezonie Manchester United to jest coś, coś nie do pomyślenia. Porozmawiamy sobie o tym oczywiście szczerze. Teraz przejdę do tego spotkania z Crystal Palace naprawdę w kilku krótkich słowach, bo tam nie ma o czym rozmawiać. Oprócz tego, że fatalny błąd Bruno Fernandesza dograł Wilfriedowi zawsze taką asystę, że żaden piłkarz Crystal Palace nie był. Były w stanie tego zrobić. Wilfred Zaha pokarał Manchester United. To w ogóle była pierwsza w historii wygrana Crystal Palace na Selhurst Park z Manchester United w historii Premier League, więc kolejne wiekopomne osiągnięcie ze strony Ralfa Ragnika i jego podopiecznych. Sprawdziłem sobie procent zwycięstw tego szkoleniowca w Manchester United. To było bodajże 37% i takich podobnych wyników, jeżeli chodzi o innych trenerów w Manchester United, to musimy szukać 50 lat temu. Dopiero wtedy były, były podobne, podobne Procentowe wyniki ani David Moyes, ani Olegu Nasolski, ani Jozo Murynie nawet nie zbliżyli się do takiej granicy. Więc to tylko pokazuje, jaki to był fatalny ruch ze strony zarządu Manchester United, żeby zatrudnić Ralfa Ragnika. A najbardziej przeraża mnie to, że on ma jeszcze pełnić rolę konsultanta w przyszłym sezonie. No to jest, to jest naprawdę brzmi jak z najgorszego horroru. No ale taka jest niestety rzeczywistość. Mam nadzieję, że Erik ten hack nie do końca zrozumie się z, z ragnikiem i nie będzie słuchał jego, jego uwag. Co do tego spotkania, to absolutny brak pozycji. Pozytywów, same negatywy. Manchester United nie stworzył sobie dosłownie żadnej klarownej sytuacji. Jedynie to co, to, co Scott McTominay strzelał głową, strzelił prosto w środek bramki. Fatalnie, fatalnie się to oglądało. Jesteśmy dziadami. Wstyd, hańba, frajerstwo, cały ten sezon to jest coś, co należy wyrzucić do śmietnika. Jedyny pozytyw tego wszystkiego jest taki, że już nigdy nie zobaczę pola pogby w koszulce Manchester United i z tego powodu należy świętować. To ja o tym meczu nic nie dodam, bo mam wrażenie, że go w ogóle nie było, bo w multilidze chyba było tylko dwa albo trzy łączenia, jak padał gol i raz tam się coś ja, działo, ale absolutnie. Ja, ja zrobiłem sobie te krzywdy i obejrzałem obszerny skrót z tego spotkania i naprawdę to, było, to była katorga, katorga. To już ostatni mecz, Krzysiek. To już naprawdę ja ostatni wiem, mecz. Ja 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 wiem, wiem, no. wiem. D Dzięki Maciek. Ale, jedna, Tak, jedna taka myśl przyszła mi do głowy, gdy sobie ostatnio myślałem o Manchester United, że kurczę, ten klub rzeczywiście jest niesamowita dengregolada w nim i on trochę traci na swoim takim blasku, na takiej swojej marce. I to jest coś, co Erik Ten Hag musi w tym klubie jakoś przywrócić. Tak, Musi przypomnieć, że to jest jednak jeden z najbardziej utytułowanych i jeden z naj największych klubów w ogóle na świecie. tak? No bo jednak ostatnio mamy tę sagę transferową z tym, że bo teraz totalnie odejdę od Premier League, przepraszam za tę dygresję i tak dalej, ale to jest coś, co chciałbym właśnie powiedzieć w przypadku Manchester United, że ostatnio mamy sagę z Robertem Lewandowskim, który chce trafić do Barcelony. No i mamy sytuację, w której Barcelona jest w ogromnym kryzysie, tak, że od wielu dobrych lat nie była w tak złej sytuacji i finansowej, i sportowej, i tak dalej. A mimo wszystko taki piłkarz, takiej jakości piłkarz, jakim jest Robert Lewandowski, chce dołączyć do klubu, jakim jest FC Barcelona, bo to jest wciąż ogromna marka. A mam wrażenie, Stale, że nie wiem, nie, wiem, nie wiem, do czego zmierzasz, ale my w zeszłym sezonie podpisaliśmy kryzys... Ronaldo. Jeżeli okay. chcesz powiedzieć to, o czym ja myślę, to przerwę ci od razu. Dobra, to jest, to jest mocny argument, okej, okay, to jest mocny argument, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Manchester United powoli traci na tym, że Yy, piłkarze, którzy są gdzieś tam na fali, piłkarze, którzy są najlepsi na świecie, myślą sobie, że chciałbym jeszcze chociaż jeden sezon pograć w Manchester United, bo to byłoby coś niesamowitego: zagrać na Old Trafford, że to jest marka i tak dalej. Może są tacy piłkarze w Anglii, bo to co czas jest, myślę, że dla młodych piłkarzy angielskich, którzy gdzieś tam wychowywali się w czasach, no właśnie gdy Manchester United był potężny, to może jest dla nich spełnienie marzeń, żeby zagrać sobie na Old Trafford w koszulce yy, Manchester United. Natomiast no, ważne jest, że z piłkarzy jakichś takich w Europie, przyjście do Menchester United w tym momencie nie jest jakoś atrakcyjne, tak? No bo nie będzie Ligi Mistrzów, będzie okej okay, ten Cristiano Ronaldo, ale sfrustrowany Cristiano Ronaldo, to nie wiem, czy to jest najlepszy kompan do gry w drużynie w tym momencie, szczerze mówiąc. Więc, więc tak, 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 gdzieś patrząc na to wszystko, to po prostu jednak no gdzieś tam ucieka ta czołówka i myślę, że patrząc też. Jasne, że tak. Tak, patrząc też na to. Znaczy, ucieka sportowo, ale ucieka też marketingowo i właśnie pod względem takiej, no już powtórzę to po raz kolejny, ale to, to słowo jest tutaj myślę, że kluczowe, czyli właśnie takiej marki no i rozpoznawalności na świecie i tak dalej, i tak dalej, no bo to co się dzieje w Manchesterze City, które wygrywa kolejne mistrzostwo i zyskuje kolejnych fanów i młodzi kibice Premier League, którzy teraz dopiero zaczynają się interesować tą ligą, no to tak naprawdę nie mają szans pamiętać jakim wielkim, jakim znakomitym klubem był Manchester United, jaka znakomita to była drużyna pod Alexem, Sir Alexem Fergusonem, a od czasu, gdy Ferguson z tego klubu Odszedł, no to mieliśmy mistrzostwa City, mieliśmy jedno mistrzostwo Liverpoolu, mieliśmy mistrzostwa Chelsea, mieliśmy nawet jedno mistrzostwo Leicester, więc możemy się zastanowić w takim razie, gdzie w tym wszystkim możemy, gdzie w tym Big Six możemy umieścić yy, yy, Manchester United, tak? Mamy Manchester City, mamy Liverpool z Chelsea, czyli takie dwie drużyny, które były też na, na fali, były też na szczycie, miały taki swój moment, no a potem co? No to Manchester United jest taką czwartą czy nawet piątą siłą, bo Tottenham i Arsenal też miały takie sezony, gdzie się biły o mistrza, więc no, absolutna degręgolada w tym klubie i myślę, że nad tym trzeba też popracować. My wam wszystkim jeszcze pokażemy z Manchesteru United, wy jeszcze wszyscy będziecie mówić, że ale to wrócili historyczni, historyczne kluby, które kiedyś walczyły między sobą mistrzostwo, teraz znowu walczą i pokażemy to na przykładzie Ligi Europy i młodzieży apeluje, oglądajcie Ligę Europy, bo będzie co oglądać. Nawet, następnym... nawet ja nie będę tego oglądał. <laughs> Nie, no ja będę czwartkowe wieczory nawet się stęskniłem, można powiedzieć, choć za tymi torkowymi i środowymi jeszcze bardziej. E, dobra, panowie, jako iż jest godzina 15, my oczywiście nie zakładaliśmy sobie jakieś RAM, no bo to tak jest ostatni odcinek, ale zakładamy, że chcemy przesłać pliki do Tomka, które będą bardzo dużo. Będą miały bardzo duży rozmiar. To tak zwane trzy szybkie strzały na sam koniec. Brighton wygrywa 3 do 1 z West Hamem. Trochę dłużej chciałbym o podsumowaniu sezonu, jednak tego West Hamu, też w takim ujęciu, że oni mogli jeszcze do tej Ligi Europy się zakwalifikować poprzez tabelę, a jednak na końcu sezonu tego zabrakło. Chociażby to zwycięstwo z Brighton mogło im nawet dać to szóste miejsce, a ta końcówka sezonu jednak pozostawia spory niedosyt, bo West Ham mógł. Mógł więcej w tej lidze Europy i mógł też więcej w tabeli. Ostatecznie kończy się tą, tą, tym siódmym miejscem, czyli Best of the Rest. Nie jest to najgorszy wynik, ale chyba mogło być lepiej. Tak, jak najbardziej wydaje mi się, że West Ham po tym, jak dobry zagrał sezon i jak często też nas zaskokiwał pozytywnie, tak? No bo to jest jedna z dwóch drużyn, które pokonała Liverpool w tym sezonie, więc myślę, że można to im spokojnie oddać, że no, mieli momenty też i że z Manchesterem City bardzo świeżo jesteśmy po tym meczu, więc byli w stanie się przeciwstawić tym gigantom. Byli w stanie grać na bardzo wysokim poziomie, mimo wszystko z no, bardzo przyzwoitymi rywalami, jakim był Manchester City i Liverpool. Więc to jest ekipa, która myślę, że powinna tego wyciągnąć więcej, tak? Przede wszystkim w kontekście europejskich pucharów, bo odpadnięcie jakieś tam w półfinale z Eintrachtem Frankfurt, który potem wygrywa to trofeum, no to myślę, że kibice West Hamu, jeżeli oglądali ten final, to często przez ich głowę przechodziła pewnie taka myśl, że kurczę, to no mogliśmy być my, nie? To, to mogliśmy być my, ale nie graliśmy w finale. Takie często z tych memów, że to mogłem być ja z Ferrari, ale nie mam Ferrari, tak? Coś, coś w tym stylu. To kiepski żart, ale okej, okay, jedziemy dalej. Więc myślę, że West Ham po prostu w tym, w tym sezonie zawiódł koniec końców, bo patrząc na to, jak oni w zeszłym sezonie grali, to myślałem, że będą to kontynuowali. Zresztą w pewnym sensie kontynuowali. David Moyes dalej zrobił naprawdę znakomitą robotę. Natomiast wynik tego taki, że gra w Lidze Konferencji w przyszłym sezonie, to jest zdecydowanie za mało, co mogli z tego wyciągnąć i to, jak momentami się prezentowali, to zasługiwało na to, żeby po prostu wejść do tej Ligi Europy. Manchester United absolutnie nie zasłużył na to, żeby skończyć w szóstce, więc taki mały switch na koniec sezonu byłby był po prostu byłby dla mnie czymś naturalnym i pokazania po prostu tego, jak solidną w ostatnim czasie drużyną jest West Ham, jak dobrze grającą, jak dobrze prezentującą się też na europejskich pucharach, a jak kiepską i będącą w ogromnym kryzysie drużyną jest Manchester United. No ale taka zamiana nie, nie miała miejsca i myślę, że ten ostatni mecz przegrany jeszcze dodatkowo z Brighton, który strzelił aż trzy gole, no to jest coś, co się też wydaje mi się, że no nie powinno się po prostu wydarzyć i kibice młotów mogą być rozczarowani. West Ham był z perspektywy całego sezonu drużyną lepszą i bardziej zasłużył na gry w Lidze Europy niż Manchester United. E, troszeczkę zabiła ich oczywiście gra na dwóch frontach, czego, z czego zdajemy sobie sprawę i nieco wąska niestety kadra. E, aczkolwiek o Brighton jedno słowo, no bo oni do West Hamu stracili koniec końców 5 punktów w tym sezonie i to jest naprawdę genialny wynik ze strony podopiecznych Grahama Pottera. E, mimo, że ten sezon to była taka sinusoidalna, no to te dziewiąte miejsce na koniec sezonu to jest naprawdę kapitalny wynik i trzeba tutaj e, złożyć gratulacje i pobić trochę bra. Dla, dla Grama Pottera i jego podopiecznych, bo to był naprawdę świetny sezon w ich wykonaniu. Tak, kto by y, pomyślał, że oni tam chyba mieli 7 meczów bez zwycięstwa w jednym momencie. Przełamali się oczywiście na popularnych kanonierach. Y, dwa mecze, które już właściwie y, są, a właściwie były o nic, mianowicie Chelsea Watford. Y, Chelsea wygrywa 2 do 1 po golach Hawersa i Rosa Barkleya. Co ciekawe, taki scenariusz nam ostatnia golejka Premier League. Szczerze mówiąc, nie bardzo nawet wiem, jakie pytanie zadać dookoła tego spotkania, bo Chelsea trochę nam zniknęła z radarów w pewnym momencie. No bo już po prostu nie walczyli o nic, nawet kiedy trochę potracili punktów, to, to nie byli w sumie nawet blisko jakiegoś zagrożenia w postaci utraty tego trzeciego miejsca. No i nie byli też blisko, żeby gdzieś dogonić Liverpool i Manchester City. Także no nieco mniej mówiło się o tej drużynie. Myślę, że też przyzwoity sezon, choć na przykład obie ekipy z północnego Londynu mają więcej zwycięstw przegrany puchar ligi w, z Liverpoolem pokarnych przegrany FA Cup po e, karnych także z Liverpoolem także no, ten sezon dobry ale wiadomo mogło być lepiej Powinienem iść teraz w zaparte i mówić wiele o tym spotkaniu, ale przyznam szczerze, że od Ciebie dowiedziałem się, że było 2 do 1. Byłem pewien, że było 1-1 i chciałem mówić o wielkim remisie Watfordu na pożegnanie z tym sezonem. To spotkanie mam wrażenie, że podsumowało najlepiej ten sezon Chelsea, czyli to, że podopieczni Thomasa Tuchela chcieliby, żeby on już się zakończył. No i wyglądało to troszeczkę jak takie męczarnie. Męczarnie też trochę Watfordu, chociaż ta bramka Dana Goslinga dała im moment euforii, moment radości. Chyba jedyny w tej Drugiej części sezonu Premier League, bo Watford żegnamy bez żadnego żalu. No i chyba mamy nadzieję, że nie spotkamy się za rok w tym samym zestawieniu i że Watford jednak przeczeka sobie troszeczkę, troszeczkę w Championship. Szkoda, mimo wszystko trochę roja Hodsona, bo mógł opuścić Premier League i ten świat piłki nożnej po tym dobrym finiszu z Crystal Palace. No a niestety stało się tak, że, że spadł z Watfordem. A no dobra, masz, masz, masz tutaj nadzieję na to, że Watford nie wróci do Premier League, a o Norwich, które było słabsze w tym sezonie, mówiłeś pewnie, że to przyszły będzie ja, jak Premier League. Ale ja nie, ja nie chcę Norwich, po prostu ja wiem, że to się wydarzy. No, dobrze, to, to, to nie jest moja nadzieja, ja <grym> wiem, <grym> że to będzie. <grym> ja, obie te drużyny inne, czy Wotwor mnie tak zwęczyły w tym zasadzie, że mam tak. po prostu nadzieję tak. i tak. myślę, że on on zostały. Ale, w ale Ro 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 Rob Edwards jest dobrym menedżerem w przypadku Wotwordu, jeżeli on dostanie chociaż więcej niż trzy tygodnie, to, 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 to myślę, że będą z, tego, <grym> będą z tego wyniki. Po pierwsze, nie dostanie, a po drugie, tam jest też kilka, <grym> <grym> że nie wydaje mi się, żeby on jakoś to wszystko jakoś tak bardzo szybko poskładał i tam też jakieś zmiany pewnie są że Jest tam. taka możliwość. Dobrze, panowie, bo my tu kończymy. Jeszcze jeden mecz przed nami. Lester kontra Southampton. Lester godnie żegna się z Premier League, z tym sezonem, który no, jeden, jedno z największych rozczarowań tak naprawdę, bo Leicester City to ekipa, która e, przyzwyczaiła nas do tego, że walczy o top 4, że jest ekipą, która zwycięża na przykład z tymi e, z, z słynnymi drużynami z Big Six, drużyną, która aspiruje do tego, żebyśmy mówili o Big Seven e, nawet, a w tym sezonie spory zjazd, kończą sezon na miejscu e, ósmym, czyli w zasadzie nie tak źle, ale no, spodziewamy się po nich... Dużo, dużo więcej. Następny sezon to gra tylko i wyłącznie w Anglii, ale tak jak powiedziałem, żegnają się godnie. 4 do 1 zwycięstwo Southampton: Madison, Wardy i dwa razy Ajoze Perez. To byli strzelcy bramek w tym spotkaniu. Jak byście podsumowali ten sezon Lester. Wiem, że wy macie trochę inne zdania na temat na przykład Brendona Rogersa i przyszłości jego w tym klubie Maciej na przykład stoi murem. Krzysiek już może niekoniecznie. Jak to się zmieniło na przestrzeni końcówki tej, tego sezonu? No bo tą końcówkę powiedzmy, że Lester jeszcze miało jako taką, gdyby cały sezon wyglądał tak, jak ta końcówka, no to na pewno nie mówilibyśmy o nich jako o jednym z, z większych rozczarowań tego sezonu. No właściwie u mnie zmieniło się naprawdę dużo. Bo to końcówką sezonu Brendan Rogers zmienił nieco moje nastawienie i sprawił, że uważam, że powinien dostać jeszcze kolejny sezon w roli menedżera Leicester City. Wrócił mu Jamie Vardy do grania i od razu wyniki przyszły, więc myślę, że jedną z podstawowych rzeczy, które, które powinien zrobić Brandon Rogers w letnim okienku transferowym, to jednak kupić napastnika, który może uniezależnić ten klub od Jamie'ego Vardy'ego, który nie jest Keleczym Janaczo ani Patsonem Daką, którzy absolutnie nie są w stanie wejść w buty sympatycznego Anglika. No a wiemy już doskonale, że Jamie Vardy przy całej swojej długowieczności no, nie będzie w stanie rozegrać całego sezonu, więc tam jest potrzebny klasowy napastnik, który, który rozwiąże ten problem. Jest też potrzebne wzmocnienie środka obrony, więc to są rzeczy dla Brendana Rodgersa do przepracowania na, na letnie okienko transferowe. No ale ja jestem tutaj w tej chwili zdania, że jeszcze ten jeden sezon na pewno powinniśmy mu dać. Sezon bez europejskich pucharów, czyli sezon, w którym powinniśmy od niego oczekiwać gry o Ligę Mistrzów. No tak, ja tu byłem gotowy do konfrontacji, ale widzę, że Krzysiek... się. No, nie, nie, zmiękłem. Zmiękłe się widać, nie, widać tutaj kto miał rację i też widać jak Leicester zupełnie inaczej gra, gdy już nie ma gdzieś tam cały czas tego brzemienia europejskich pucharów. Bo od momentu, w którym oni odpadli z Romą z, 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 tak, z Romą w lidze konferencji Europy, no okej, okay, jeszcze jeden mecz, zaraz po tym meczu z Romą przegrali z Evertonem, ale potem 3-0 Norwich, 5-1 Watford, jeden Chelsea i 4-1 Southampton. Okej, okay, trzech z tych czterech rywali to raczej są... Słabi przeciwnicy, tak? Mam tu na myśli Norwich, Watford i Southampton, które w tym sezonie też raczej no, nie, po, nie, nie popisywało się wcale jakimiś znakomitymi rezultatami. Oni mieli tylko fajny przełom stycznia i, i lutego tego roku, gdzie tam parę fajnych rzeczywiście wyników zanotowali jeszcze z silniejszymi od siebie rywalami. Natomiast wyjąć tam Jamesa warda Prawsa i tej drużyny nie ma. Natomiast wracając bardzo szybko do, do Leicester, to jest ekipa, która pokazała, że gdy nie ma kontuzji, gdy nie ma gdzieś tam europejskich pucharów, gdy nie trzeba latać z Wielkiej Brytanii do Włoch, z Włoch do Polski na przykład, bo też była taka sytuacja przecież, że Leicester w tym sezonie grało z Legią Warszawa, no to Leicester jest cały czas silną drużyną, jeżeli tam się troszeczkę pozmieni latem, jeżeli Parę transferów przyjdzie, przede wszystkim w defensywie, tam trzeba się wzmocnić, bo ofensywa gra znakomicie, tak no, ta końcówka właśnie też pokazała, że tam Madison jest w świetnej formie, że Harvey Barnes potrafi strzelać gola, że jest Vardy, gdzieś tam obudził się nawet, a PRS. Perez to jest piłkarz, który cały czas może mieć jakąś przyszłość w tym klubie, więc tam dużo rzeczy się zgadza. Kończą sezon na ósmym miejscu, więc kończą tak naprawdę przed Wolverhampton. O, to jest ekipa, o której moglibyśmy powiedzieć, że zagrali bardzo dobry sezon. No to skoro Leicester kończy nad nimi, no to w sumie też całkiem niezły sezon, tak? Oczywiście oczekiwania mogą być wyższe. Przyzwyczaili nas w ostatnich czasie, przyzwyczaili nas do tego, że, że walczyli o trochę wyższe cele, ale. Okej, okay, to był taki sezon prosty na przeczekanie, taki jeden trosze, troszeczkę ze słabszych. Ja cały czas trzymam się przy tym i rzeczywiście będę szedł za party, że będę nauczył, to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, no i życzę mu powodzenia w przyszłym sezonie i tą wypowiedzią stawiamy kropkę i zamykamy sezon 2021-2022 w Premier League można zacząć płakać, łezki mogą zacząć spływać z tego miejsca oczywiście zapraszamy Was na sezon czwarty naszego skromnego programu, sporo pożegnań, bowiem żegnamy się także z Premier League na Kanal Plus, towarzyszyła nam tam przez bardzo, bardzo długi czas napisano kilka fajnych historii kilka dobrych komentarzy zostanie w pamięci na właściwie Całe życie, jak panowie skomentujecie jeszcze to, właśnie, że um, żegnamy się z Premier League w kanale Plus, przechodzimy do Via Play. Um, jak się zapatrujecie na tą zmianę? No, rozsierdzili mnie dzisiaj troszeczkę realizacją multiligi, bo tyle, ile tam było błędów technicznych, to, to chyba przez całe, przez, całe, przez całe lata nadawania Premier League się, się nie wydarzyło. No aczkolwiek, Premier League w Kanal Plus to jest całe moje kibicowanie, wiecie. To jest całość, całe, całe życie oglądania Premier League, oglądania Manchester United i innych klubów to jest właśnie Kanal Plus, więc no, przykro będzie patrzeć na, na ulubioną ligę w, innych, w innej stacji. Coś się kończy po prostu taki taki pewien etap no był, było to już taka tradycja że ta premier league jest, jest w kanal plus no są oczywiście obawy odnośnie via play no ale zobaczymy jak to nowe rozdanie będzie wyglądało no są obawy, są obawy uzasadnione, ale ja chcę dać rzeczywiście szansę via play i mam nadzieję, że gdzieś tam ten mój kredyt zaufania nie zostanie tutaj nadszerpnięty, bo Kanal Plus po prostu postawiło poprzeczkę bardzo wysoko i tutaj Jonasz zaczął już mówić o takich ikonicznych momentach i wydaje mi się, że jeden z takich fajniejszych momentów był nawet w tym sezonie, gdzie Liverpool grał pierwszy mecz z Manchesterem City i komentarz Przemka kapełki to jest coś, co myślę, że zostanie mi w głowie na dłużej. Ja sobie nawet zapisałem gola Salaha, gdzie no ten gol Salaha sam za siebie był naprawdę kapitalny, gdzie przedrybował kilku piłkarzy Manchesteru City, ale no, myślę, że komentatorzy plus w tamtym meczu też dowieźli i to było, to się oglądało znakomicie z wypiekami na twarzy. Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie przyszłość. Ja sobie teraz tak w głowie odtworzyłem komentarz Andrzeja Twarowskiego do bramki Michaela Owena w meczu z Manchesterem City i autentycznie mam ciarki w, na, na, na ciele, to tylko pokazuje jakie to są jakie to są ikoniczne momenty właśnie wtedy Andrzeja Twarowski krzyczał, Giggs do Owen'a, Owen i gol i Michael Owen, który pobiegł chyba najszybciej w całej swojej karierze do, do Sir Alexa Ferguson'a właśnie do, tam w tym spotkaniu, w którym graliśmy do momentu, aż Manchester United wygra te, te derby z Manchesterem City. Nie mam pojęcia jak tak przeżyjemy, momentów. właśnie, przepraszam, ale chciałem się tylko dać, że nie, nie mam pojęcia jak przeżyjemy bez tabel na żywo prezentowanych przez pana tak, Chornego, bo i to koloru, jest kursu koloru, i koloru, koloru strojów koloru. konkretnej drużyny. Tak, I całą pani, redakcję. Pani Rafałek, proszę się nie zmieniać. Całą redakcję kanału Plus, która pracowała przy Premier League przez te ostatnie lata. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy kawał dobrej roboty, wiele i um, momentów. Prowadziliście nas przez tą Premier League przez lata, jeszcze jak na przykład byliśmy dzieciakami, bo my jesteśmy młodzi ludzie, co prawda, ale dzieciństwo mamy już za nie, sobą. Już nie, więc... Ja już nie, ja już nie. Czy już jesteś coś młody i, 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 i tak. Oczywiście dajemy szansę Viaplay, Mamy nadzieję, że będzie to równie dobra przygoda jak z kanałem Plus. Poprzeczka jest ustawiona bardzo, bardzo wysoko, ale oczywiście. Wszystko jest otwarte via play. Też jesteśmy tutaj. Cześć. Jak coś to dzwońcie. Piszcie. Yy, tak. Yy. Tym miłym akcentem kończymy. Z tego miejsca zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, bo to, że sezon trzeci przerwy na kawę się kończy, to nie oznacza, że materiałów na kanale nie będzie. Będą się pojawiać, a do przerwy na kawę wracamy wraz z pierwszym gwistkiem następnego sezonu. Widzimy się, panowie, ja dziękuję także wam za to, że przez cały sezon tutaj ze mną byliście. Czasem bywało różnie, ale zawsze najważniejsze, że udawało się tutaj spotkać. Oczywiście Jankowi Pikutowskiemu także dziękuję. Udało się zrealizować nawet więcej odcinków niż 38, no z racji tego, jak ten sezon był e, trochę e, dziwny. Ze mną dziś już po raz ostatni w trzecim sezonie Maciej Łaszkiewicz. Dziękuję, przepraszam za mój głos i przepraszam za to, co teraz powiem, ale mistrz, mistrz, kolejosz. <noise> Krzysztof Bielecki. <noise> Dziękuję, nie będę odpowiadał, bo musielibyśmy to wycinać. <noise> Dziękuję za cały ten sezon, był mi bardzo miło. Żegnam się także z Wami ja, Jonasz Zasowski. Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować, komentować. Piszcie, jak Wam się ten sezon podobał. Godzina 30 na sam koniec, dwie godziny lekcyjne w liceach, w technikach, a jedna godzina lekcyjna na studiach, specjalnie od nas dla Was. Trzymajcie się, pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszenia.